przede wszystkim musimy mieć poważną podstawę, bardzo poważną podstawę tego, o czym będę dzisiaj mówił. Dla wielu z was są to rzeczy już na tyle jasne, że ta podstawa może się wydawać zbędna, natomiast musimy od tego zacząć. Księga Izajasza 53:5 mówi tak: klecząc zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. To jest werset, który był setki lat przed, wyprorokowany setki lat przed przyjściem Jezusa na świat. To jest mesjański werset, określający to, co zrobił Jezus. I więc ty, gdy jesteś odrodzony z Bożego Ducha, to ty jesteś błogosławiony. Co to znaczy? To znaczy, że w duchowej rzeczywistości, w prawie duchowym, w duchowej konstytucji, w konstytucji nieba, nie jesteś osobą przeklętą. Nie ma przeklętych chrześcijan. Nie ma przeklętych dzieci Bożych. Takiego czegoś nie ma. I mówimy tutaj o przekleństwie związanym z odrzuceniem człowieka przez Boga. O tym głównym, fundamentalnym przekleństwie. Ja chwilę spędzę na tym, żeby powiedzieć na temat genezy w ogóle przekleństwa i błogosławieństwa. To nie jest szkoła biblijna, więc ja nie będę robił głębokich wyjaśnień, skąd co się wywodzi i tak dalej. Generalnie błogosławić w najprostszym tłumaczeniu oznacza uszczęśliwiać, podnosić, wypychać w górę. Kiedyś jak badałem to słowo, nawet się zastanawiałem przynieść do samochodu, bo taki notatnik mój, ale już mi się nie chciało, więc... Bo tam mam taki wykład zapisany, który lata temu zrobiłem sobie, jakby kiedy to słowo obadałem. Dokładnie to słowo błogosławić, to jest słowo, jak idzie się w głębie jego istoty, to jest to, że Bóg przyklęka przy człowieku. Bóg przyklęka przy człowieku, to jest niesamowite. Że Bóg przyklęka przy człowieku, tak jak się przyklęka przy małym dziecku, ku podniesieniu go do góry. To znaczy błogosławić. Wiecie, to jest tak wielkie, to jest tak potężne, to czasami ludzie w ogóle spłycają to całe zjawisko. Co to jest bycie błogosławionym? Okazuje się, że to nie ma jak nawet podziału na dziedziny tego. To nie ma, że ty w jakiejś dziedzinie jesteś błogosławiony. Ludzie mówią, ja w tym jestem błogosławiony, albo w tamtym. W ogóle to słowo to jest użyte, to słowo używane w chrześcijaństwie, to jest używane jak śmieć. Niech ci Bóg błogosławi, błogosławię cię bracie, trzeba błogosławić. Ludzie nie wiedzą, co to jest w ogóle, co to jest za zjawisko, co to jest, jak ludzie często tutaj mówią, powinieneś błogosławić ludzi. Ja mówię, ale co ty rozumiesz przez to? I wiecie, najczęściej dla ludzi słowo błogosławić odnosi się do tego, że ja powinienem w sposób miły i sympatyczny zwracać się do drugiego człowieka, nie osądzając jego czynów. To o to chodzi. No to o to chodzi. To jest płytkie jak staw w zegrzu tutaj, rozumiesz? To jest taka płcizna. Chodzi o to, że błogosławić to jest coś, co dotyczy całego życia człowieka. A w momencie, kiedy ty narodziłeś się z Bożego Ducha, to w pewnym sensie Bóg przyklęknął przy tobie i podniósł cię w górę. Błogosławić oznacza stymulować, abyś rósł. Abyś się rozwijał, abyś zwyciężał, abyś zdobywał. Rozumiesz, to jest błogosławiony. Człowiek błogosławiony to człowiek wzrostu, rozwoju. Rozumiesz? Przeciwieństwem tego jest przeklinanie. Słowo przekląć oznacza zatrzymać czyjś wzrost, zablokować wzrost. Rozumiecie? Zablokować, coś zatrzymać. Zarówno jedno, jak i drugie słowo jest bardzo nierozumiane w Królestwie.
O co chodzi z tym wszystkim? Wręcz w pewnym sensie te słowa, one są używane w takiej mierze bardzo ludzkiej. A tak naprawdę te słowa, one są jakby neutralne. Zarówno słowo błogosławić, jak i przeklinać, to są słowa neutralne, bo na przykład jeżeli my dobrze czynimy bandycie, podnosimy go, chronimy go, tak, to my błogosławimy bandytę, ten bandyta jest błogosławiony przez nas. Pytanie, czy to jest w porządku? Rozumiecie, o co tu chodzi? To, czy to jest w porządku? Okazuje się, że nie, bo czyli w środowisku ludzkim te słowo błogosławić i przeklinać, ono w ogóle musi być uznane przez nas jako pewnego rodzaju neutralne zjawisko. Czyli tylko prawda Boża złożona u podstawy zarówno błogosławieństwa, jak i przekleństwa, ona w ogóle może nam dać jakiś grunt, abyśmy z tym coś robili. Krótko powiedziawszy, wychodząc z Bogiem, pewne rzeczy mamy w swoim życiu podnosić, a inne zatrzymywać. To jest bardzo proste. To jest bardzo, tak samo jak pewnych ludzi mamy w swoim życiu podnosić, a innych zatrzymywać. Ja, łapiąc złodzieja, który okrada samochód na przykład, tak? I doprowadzając go na policję, to ja mu przeklinam życie. Bo co ja zrobiłem? Zatrzymałem rozwój patologicznej sfery. Ja przekrołem patologiczną sferę. Rozumiecie, o co chodzi? Z drugiej strony automatycznie błogosławię społeczeństwo, zgadza się? Ponieważ usuwam tego złodzieja, prawda? I poprzez usunięcie złodzieja społeczeństwo jest błogosławione. Zobaczcie, jaki związek. Użyłem przekleństwa, aby uwolnić błogosławieństwo. To w ogóle są ciekawe rzeczy. Chciałbym, żebyście tak zupełnie na marginesie wam pokazuje, jak te rzeczy funkcjonują rzeczywiście i jak też krzywo są rozumiane. Ale wracając do genezy zjawiska, do tej podstawy, gdzie Bóg jest źródłem. On jest źródłem zarówno wzrostu i tutaj bardzo ciekawa rzecz, jak i zatrzymywania pewnych rzeczy. Bo ludzie to w ogóle sobie myślą, że Bóg to nie, on to nic nie zatrzymuje. No wiesz, to ty musisz dobrze czytać Pismo Święte. Bo fundament błogosławieństwa i przekleństwa, on jest w gestii Boga. On go trzyma, te rzeczy. On jest jakby władcą nad błogosławieństwem i przekleństwem. I te rzeczy, kiedy ty stajesz na prawdach Bożych, widzisz, jak są używane też przez Boga samego. I teraz zaczynamy wchodzić w miejsce naszego osobistego życia. Rodzimy się z Bożego Ducha, prawda? Do tej pory, kiedy nie byliśmy narodzeni z Bożego Ducha, nad naszym życiem było przekleństwo. Co to oznacza? Wzrost naszego życia był zatrzymany. Rozumiecie? Zatrzymany. Wisiało nad nami piekło. Gdybyśmy nie oddali życia Jezusowi, to w momencie śmierci poszlibyśmy do piekła i finito. Tak? Dziękuję bardzo. Potem sąd, Gehenna i utylizacja. I do widzenia, że tak powiem. Tutaj, zobaczcie, i tutaj nie ma nic więcej. Co to jest? Byliśmy pod przekleństwem. Pod przekleństwem. Poza Chrystusem. Teraz posłuchajcie. Poza Chrystusem wszystko jest przeklęte. Bo rozumiecie, o co chodzi? Wszystko. I to nie ma znaczenia, czy coś jest dobre, czy coś jest złe. Przeklęte jest tam wszystko. Wszystko! Dlatego jak ludzi my przyprowadzamy do Chrystusa, to tak naprawdę my ich w ogóle, to my robimy najlepszą rzecz dla nich na świecie, bo my ich wyciągamy z miejsca, które w ogóle blokuje ich wieczność. Tą wieczność z Bogiem. My ich wyciągamy z przekleństwa. Wyciągamy. W związku z tym, że narodziliśmy się z Bożego Ducha i przestaliśmy być w
przekleństwie, automatycznie weszliśmy w co? W błogosławieństwo. I posłuchaj, ty już nigdy nie będziesz przeklęty. Nigdy nie będziesz przeklęty. To znaczy, nie możesz, nie mogąc utracić swojego zbawienia, rozumiesz, o co chodzi? Ty nie możesz z powrotem wejść w tamto miejsce. To jest niemożliwe dla ciebie. Dlatego, że ty jesteś jakby wyjęty z tamtej rzeczywistości. Więc ja chcę na początku, żebyś zrozumiał bardzo ważną kwestię. Narodzony z Bożego Ducha człowiek to człowiek błogosławiony, a nie przeklęty. Zawsze błogosławiony i nigdy przeklęty. To jest człowiek narodzony z Bożego Ducha. Nigdy sobie nie daj tego wyprzeć. I tutaj mówimy o tym głównym motywie, o tym podstawowym motywie. Zaraz będę wam pokazywał, w jaki sposób diabeł zaciemnia umysły ludzi, aby tego nie rozumieli. Bo jesteśmy odrodzeni z Bożego Ducha i prawnie należy nam się błogosławieństwo i my zostaliśmy wciągnięci w błogosławieństwo i błogosławieństwo jest nad nami od strony Bożego werdyktu, czyli Bóg wydał wyrok. Pan Panów i Król Królów wydał wyrok. Kto narodzi się z mojego ducha, jest błogosławiony wiecznie. Kropka. I to jest w ogóle ostateczny werdykt. Tego nikt nie może podważyć. Pytanie zatem, dlaczego tak wielu chrześcijan nie sięga, tak, po wymienione w Piśmie Świętym i wynikające z doświadczeń wielu ludzi, którzy to złapali, tak, błogosławieństwo. O tym będziemy mówić za chwilę. Chodzi o to, że diabeł wie, że ty jesteś błogosławiony. On to wie. On wie, że tobie się to wszystko należy. On wie, że masz do tego wszystkiego dostęp. A więc teraz co robi? On zrobi wszystko, żeby okupić ciebie, abyś nie był w stanie tych rzeczy zauważyć, zrozumieć, poznać i sięgnąć. Rozumiesz? Z błogosławieństwem jest trochę jak z sejfem. Jak sejf stoi u ciebie w domu, rozumiesz? Tylko ty tak, ty nie wiesz, że to sejf i ty nie wiesz, że tam jest jakiś numer, proszę ciebie, który trzeba wykręcić, żeby się otworzył. Ty myślisz, że to jest taki mebel. Mebel taki. Rozumiesz? Nie. To nie jest mebel. To jest miejsce, w którym jest coś bardzo, bardzo cennego. Ja często rozmawiam z ludźmi, pokażę wam na marginesie takie zjawisko. Rozmawiam z ludźmi, którzy mają talenty. Rozmawiam o ich talentach, tak? A oni z tymi talentami tak sobie chodzą, dla nich taki talent, to wziął się urodził tym talentem i tak sobie chodzi z tym talentem, nie? A ja do nich mówię, ty. A ty wiesz, że ten talent, który ty posiadasz, to jest coś, co może być stymulatorem całego twojego życia? Tak! Często ludzie, którzy posiadają jakieś talenty, zajmują się w życiu zawodowym zupełnie innymi sprawami. Rozumiesz? Ludzie, którzy mają potężne talenty muzyczne, tak? Nigdy ich nie wykorzystują, tak? Tylko zajmują się kładzeniem kostki brukowej na przykład. I narzekają, że zarabiają, że cierpią jakieś tam pieniądze. Ale on nigdy... I on przy tej kostce brukowej śpiewa sobie, proszę ciebie, tak pięknym głosem, rozumiesz? Że ta kostka sama się chce układać. I wszyscy mówią, jak ty cudownie śpiewasz, wiesz o co chodzi. A on im dłużej układa kostkę, tym więcej pije. Tak? Im więcej pije, tym więcej śpiewa. Tylko już nie na szczęście. Jest to talent. I teraz tak jest też z błogosławieństwem. Wszyscy jesteśmy błogosławieni ludzie. Jesteśmy błogosławieni i nie jesteśmy przeklęci. Ale musimy zrozumieć, i dzisiaj to wielu z was uważam, że zrozumie, jakie rzeczy nałożył diabeł na głowę, aby nie dostrzegać tego, kim jesteśmy, co posiadamy i aby utrzymywać nas w stanie ludzi przeklętych. Pierwszą rzeczą, którą chcę, żebyście zrozumieli, to, co się stało na krzyżu Golgoty. To są fundamentalne rzeczy, fundamentalne. Ja teraz mówię o fundamentalnych rzeczach. Na szkółkach niedzielnych tego się uczy. Ale ludzie o tym zapominają. Po pierwsze, Jezus wziął na siebie karę po to, abyś ty otrzymał przebaczenie. Po pierwsze, ja wam teraz mówię o wymianie krzyżowej. Po pierwsze,
Jezus wziął na siebie karę, abyś ty otrzymał przebaczenie. Jezus ukarany, ty masz przebaczone. Jakie grzechy masz przebaczone? Poprzednie, teraźniejsze i przyszłe, których nawet jeszcze nie popełniłeś. Dobra wymiana. Po drugie, Jezus cierpiał rany po to, abyś ty mógł otrzymać uzdrowienie. Krótko powiedziawszy, Jezus rozchorował się każdą chorobą fizyczną i psychiczną, aby człowiek tu na ziemi nie musiał chorować fizycznie i psychicznie. Taka wymiana. Po trzecie, Jezus stał się za nas grzechem. Wziął naszą grzeszność po to, aby każdy z nas mógł stać się sprawiedliwością Bożą. Co to oznacza? Nowa natura została nam dana. Stary człowiek, tak jak masz na imię, umarł na krzyżu wraz z Chrystusem. Po przyjęciu Jezusa Chrystusa stałeś się nowym człowiekiem. Jesteś sprawiedliwy jak sam Chrystus. Kiedy patrzy na ciebie Ojciec z nieba, ze swojego sędziowskiego tronu, to widzi Chrystusa. Wszyscy jesteśmy Chrystusami. To są fundamentalne rzeczy. Artur Ceroński, Chrystus. To nie ja napisałem Pismo Święte. Po czwarte, Jezus umarł naszą śmiercią, abyśmy my mogli cieszyć się Jego życiem. Co to znaczy? To znaczy, że śmierć nad Tobą nie panuje. Śmierć została pokonana. Śmierć jest pokonana. Wiesz, co to oznacza? To oznacza, że po śmierci, kiedy kończy się Twoje fizyczne życie, zamykasz oczy i w mikrosekundach, to nie jest, nawet powiem tak, nie zauważysz, rozumiesz? Nie zauważysz, jak Twój duch i dusza, rozumiesz, przelecą przez kosmosy w asyście aniołów i staną sobie na przystanku pod tytułem raj. Nawet nie zauważysz. Nie zauważysz. Ty nie będziesz wiedział, co kamień. Poszedł i koniec. A druga sprawa przy tym jest taka, że żaden symptom śmierci nie może panować nad nami w związku z tym. Czyli wszystko, co śmiercią jest, ono nie może nas dotknąć. Mamy taką spuściznę. Taka wymiana. Następnie, Jezus stał się przekleństwem, abyś ty mógł cieszyć się błogosławieństwem. Czyli Jezus zostaje zatrzymany, wzrost Jezusa zostaje zatrzymany. Zatrzymany. Co się, jak zatrzymany? Zabij go. No zabij go. Wstrzymany wzrost. Facet żył 33,5 roku. Rozumiesz? Nie miał żony, nie miał dzieci. Rozumiesz? Nie. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? Zatrzymany wzrost w kwiecie wieku. W kwiecie wieku. Przeklęty został, tak? Po to, abyś ty mógł ruszyć ze wzrostem. Abyś ty go błogosławił. Po szóste, Jezus zniósł naszą biedę materialną po to, abyśmy mogli cieszyć się obfitością materialną. Jezus zostaje okradziony. Zabrane są mu wszystkie ubrania. Nago wisi na krzyżu. Jezus opaski nawet nie miał żadnej na biodra. To są religijne wymysły. Jezus wisiał nago. Dlatego nikt pod krzyżem nie stał, bo to się, ponieważ on się gorszyli nagim mężczyzną. Wszystkie kobiety uciekły, tam wszyscy uciekli. Zostały dwie kobiety. Została jego matka, dla której jego nagość nie była zgorszeniem, ponieważ ona go urodziła, i została prostytutka, z której wypędził pełno demonów. Dla tej też nagość nie była żadnym problemem. Bo żyła z tego fachu kupę lat. Rozumiecie? A reszta zwiała. Po prostu. Tylko matka i prostytutka zostały. A więc bieda spadła na Jezusa. Bieda. Wszelkiego rodzaju bieda. Abyś ty mógł mieć obfitość materialną. Obfitość. Obfitość. Nie wiązanie końca z końca. Tak? Następnie Jezus cierpiał hańbę, abyś ty mógł cieszyć się Jego chwałą. Co to znaczy? Jezus, wiecie, co to jest? To jest wszystko, co jest związane, proszę ciebie, ze zniszczeniem osobowości. Wszelkie zawstydzenie, wszelkie kompleksy, wszelkiego rodzaju poniżenie, rozumiesz? Ono spada na Jezusa, abyś ty był jaki?
chwalebny, potężny, niewstydliwy, wielki, pozbawiony kompleksów, noszący głowę wysoko. Cała hańba spada na Jezusa, aby chwała została Tobie nadana. Następnie ósma rzecz. Jezus zniósł odrzucenie, abyś Ty mógł cieszyć się akceptacją. Całe odrzucenie spada na Jezusa. On woła, czemuś mnie opuścił. On jest opuszczony przez Ojca. Ojciec go odrzuca. Bóg Ojciec odrzuca Syna. Odrzuca go. W ogóle chcę rozumieć, jaki to jest dramat? Ale ja mówię o fundamentalnych rzeczach. Dramat. On na siebie to wszystko bierze. Na siebie. Żebyś Ty nie musiał się bujać z sierotwem, żebyś Ty nie musiał się bujać z odrzuceniem, żebyś Ty bez przerwy nie szukał akceptacji u innych. Rozumiesz, o co chodzi? Żebyś był człowiekiem pełnym. I dziewiąta rzecz, nasz stary człowiek zmarł po to, aby jego... nasz stary człowiek zmarł po to, aby jego nowy człowiek mógł żyć w nas. Co to znaczy? To znaczy, że przestajemy być tylko homo sapiens. Zaczyna Bóg nas w nas żyć. Bóg. Czyli On umiera i teraz, kiedy rodzimy się na nowo z Bożego Ducha, to On zaczyna żyć w nas i przez nas. W nas i przez nas. Znaliśmy kiedyś takich ludzi, troszkę mieliśmy z nimi relacje. Tutaj w Warszawie nawet rok chodziliśmy do takiej szkoły. To byli bardzo fajni ludzie, którzy wnieśli dużo życia do nas, w nasze życie. I tam, pamiętam, była taka siostra i ta, ona mówi tak, do mnie tak. Biorę post i teraz się będę modlić. To taka modelka była i modli tak, mówi tak. Panie Jezu, wzięłam post, pość teraz za mnie, amen. I ona tak nie jadła 20-30 dni. Ona w ogóle wierzyła, że to, co ona, za co ona się bierze, to Jezus robi za nią. Ona szła do pracy i ona wierzyła, że Jezus za nią pracę wykonuje. Ona wchodziła w relację z drugim człowiekiem i ona wierzyła, że Jezus tą relację będzie prowadził. Ona zaczynała z kimś rozmawiać i ona wierzyła, że Jezus... I ona takimi modlitwami się modliła. Jezu, mów teraz za mnie. Jezu, puść teraz za mnie. Wiecie, co ona mówiła? Jezu, nie grzesz teraz za mnie. I chodziła w świętości. No. W ogóle ciekawi ludzie byli. Bardzo ciekawi. Chciałbym, żebyście zrozumieli, że nasze bycie błogosławionymi ma głęboką podstawę prawną, która jest oparta na wymianie krzyżowej. Wszelkie zło należne nam, jako ludziom upadłym, buntowniczym, grzesznym, spadło na Jezusa, aby całe dobro należne Jezusowi z uwagi na Jego czystość, sprawiedliwość, świętość, przestrzeganie prawa przypadło nam, wymiana krzyżowa. Wymiana krzyżowa. Wymiana krzyżowa. Gdyby tylko zechcieli chrześcijanie skupiać się na tym, co zrobił dla nich Jezus, gdyby robili to codziennie, gdyby tak wstawali rano i codziennie skupiali się na wymianie krzyżowej, gdyby mieli te 9 punktów przybite gwoździem do ściany. My kiedyś przez wiele lat te punkty nosiliśmy, wiecie w jaki sposób? Zalaminowane. Mieliśmy je wypisane i zalaminowane. Były tak zalaminowane, że wszędzie je mogłeś nosić. Mogłeś nosić sobie w dresie, w kieszeni. Tego też nie zlał, rozumiesz? W każdych warunkach to ci mogło wpaść w piach. Mogłeś to potem wyczyścić. I ja non-stop z tym chodziłem. Wszędzie z tym chodziłem. Ja z tym żyłem. Ja z tą wymianą przełożyłem. Ja ją ogłaszałem kilka razy dziennie. Chodziłem, mówię, jestem błogosławiony, bo Chrystus stał się przeklęty za mnie. I jestem bogaty, bo Chrystus stał się ubogi. Rozumiesz? I jestem zdrowy, bo Chrystus stał się chory. Jak głupi chodziłem z tym. Dzisiaj ludzie nie mają takich metod. Ale to jest bardzo dobra metoda. Wziąć to sobie, wypisać, zalaminować, wsadzić sobie w torebkę albo w kieszeń. Nie wiem, w co sobie wsadzić i nosić i czytać.
Parę razy dziennie. Co masz do roboty? Czytam proklamację. Co robię? Ogłaszam to. Rozumiecie? Czy wy wiecie w ogóle, też na marginesie wam powiem, że ogłaszanie informacji, że Chrystus wziął na siebie choroby nasze, abyśmy byli zdrowi, działa jak antybiotyk. Ty się ładujesz tym i ty nie chorujesz. Nie jesteś uzdrawiany. Nie uzdrawiany. Jesteś niechorujący. Niechorujący. To jest tak jak suplementacja, rozumiecie? Suplementacja, jak probiotyk na jelita. Ludzie mówią, po co brać ten probiotyk? A mówię, ile mam brać probiotyk? Ja mówię, ciągle bierz probiotyk. A co ci zależy? Bierz probiotyk, żrej kiszone ogórki, rozumiesz, i bierz kiszoną kapustę. Do czego? Do wszystkiego. A po co? A po to, żeby twoje jelita były szczelne i żeby ci kubka nie wypadała do środka i żeby infekcje nie robiły. Zapobiegaj. Tak? Zapobiegaj. Zamiast potem mieć problemy. Proklamacje są po to, żeby zapobiegać, żeby później nie mieć problemów. Gdyby Kościół non-stop proklamował, to by nie miał problemów później. Rozumiecie, o co tu chodzi? Bądźmy ludźmi, którzy zapobiegają, a nie leczą później. Wymiana krzyżowa jest podstawą bycia błogosławionymi. Nam się to należy, jak psu Micha. Rozumiesz? Ja nie przychodzę do Boga i nie mówię, potrzebuję parę groszy. Potrzebuję być zdrowy. Potrzebuję nie czuć się odrzucony. Tak, potrzebuję, Panie. On czasami już mówi do mnie, teraz już nie, bo już tak nie rozmawiamy, ale kiedyś, jak już się zmęczył, to mówił do mnie, to se weź. Co tam chcesz? Już daj mnie spokój. Coś się na mnie uparł. Nie masz bliższej rodziny? Bo tak się zachowują chrześcijanie. Nie rozumiejąc, że to jest nasza konstytucja. To się nam należy, ludzie. Nam się należy być błogosławionymi. Bo my co? Bo my jesteśmy błogosławieni. Jesteśmy, nie będziemy. Nie mów, będę błogosławiony. Nie módl się o błogosławieństwo. Przestań robić te rzeczy, bo zaprzeczasz tej fundamentalnej prawdzie bycia błogosławionym i nie bycia przeklętym. Przecież jak ty się modlisz, aby być błogosławionym, to by podprogowo podajesz informację, że ty jesteś przeklęty. No bo nie ma innych rzeczy, jak tylko błogosławiony i przeklęty. Jeżeli ktoś nie rozumie, że jest błogosławiony, to znaczy, że on uważa, że jest przeklęty. To jest proste. Nie wolno ci podważać faktu, że jesteś błogosławiony. Rozumiesz? Nigdy. Nigdy. Musisz to wykuć w twoim sercu na pamięć. To musi być w człowieku, jak choda do młodości. Rozumiesz? Masz to głosić, mówić i rozmawiać o tym do innych ludzi. Cały czas. Cały czas. A niech to wygląda na głupotę. Jestem zdrowy, silny, prędzej mądry, gładki, powabny w ogóle. Wszystko, co jest związane z wymianą krzyżową. To jest twoja podstawa. Podstawa. I teraz tak. Diabeł będzie chciał, abyś tej podstawy nie dostrzegał. Będzie zwracał twoje oczy na wszystko, ale nie na prawdę. Jeżeli diabłu udaje się odwrócić oczy chrześcijanina od prawdy, to chrześcijanin traci orientację. Traci orientację i mimo, że on jest błogosławiony, że jemu należy się wszystko to, co Jezus dla niego na krzyżu wywalczył, to ten chrześcijanin, jak ślepy, idzie w miejsca przekleństwa. Potem się do nich przyzwyczaja i w nich żyje. I z tych miejsc przekleństwa modli się: Panie, pobłogosław życie moje. Tak robi kupa ludzi w kościołach. Kupa ludzi w kościołach tak robi. Ich oczy są zaciemnione na to, kim są, co posiadają. A diabłu nie zależy, bo przecież diabeł wie, że ci nie odbierze zbawienia. On ci nie może zabrać zbawienia. Ale on może cię ogłupić. Rozumiesz? On może cię ogłupić. Po prostu.
Ludzie, są tacy ludzie, którzy naprawdę posiadają niesamowite predyspozycje, ale zostali wychowani w taki sposób bardzo poniżający. Ja na przykład spotykałem teraz ostatnio, nie, ale jakiś czas temu jeszcze spotykałem się z takim chłopakiem, bardzo duży, silny człowiek. Fizycznie silny taki człowiek, tak? Ale jego w ogóle bezkarnie każdy mógł strzelić w mordę, dlatego że on był wychowany w takim środowisku, że on jest kompletnym zerem i w ogóle i trzeba się poddawać temu, co jest wokół i nie przeciwstawiać się. I on tak żył. Wiesz, o co chodzi? I takie popychadło było w jego życiu. On był takim popychadłem. Popychadło takie. Bo jeżeli diabłu się udaje wprowadzić chrześcijanina, albo inaczej, zatrzymać chrześcijanina przed poznawaniem tego, kim on jest, że jest błogosławiony. Rozumiesz? To chrześcijanin się nie rozwinie w zrozumieniu. A żyjąc w atmosferze ziemskiej, kochani, my musimy decydować, ponieważ bez naszych decyzji nic się nie wydarza. Nie wygląda to w ten sposób, że jesteśmy błogosławieni i mimo tego, że nie mamy orientacji na błogosławieństwo, to błogosławieństwo będzie na nas przychodzić jakimś niesamowitym sposobem. Przecież wiecie, że tak nie jest. Przecież w ogóle tak nie ma. Ilu ludzi, tak, bieduje, ilu ludzi choruje, ilu ludzi buja się w odrzuceniu, ilu ludzi nie jest w stanie znaleźć męża czy żony przez lata, ilu ludzi, dlaczego? Bo zasłonięte zostały oczy. Naprawdę różne. Bo przeżyli bardzo dużo traumatycznych rzeczy, mają poranione dusze, tak? I żyją w takim środowisku poranienia. I mimo, że oni są królami, tak? To nie żyją jak królowie. Nie żyją. Żyją jak sługi diabła. Chcę teraz przeczytać wam, pokazać wam 7 oznak przekleństwa. Jeżeli będziecie rozpoznawać którąś z tych oznak, to znaczy, że twoje oczy zostały zasłonięte gdzieś. To znaczy, że jakaś prawda została ci wykradziona. To nie oznacza, że nie jesteś błogosławiony. Jesteś. Ale to oznacza, że dałeś się wkręcić. Dałeś się wkręcić. Pierwsza oznaka. Problemy emocjonalno-psychiczne. Długofalowe problemy emocjonalno-psychiczne. Z czym my walczymy tu ciągle? Te różne poranienia i inne rzeczy. Ludzie. Dlaczego to? Przecież ludzie nie muszą tak mieć. Zobacz. To nie trzeba mieć tak. Nie trzeba mieć sierocych odczuć, odrzuceniowych odczuć, poniżeniowych. Tego nie trzeba mieć. Nie trzeba czuć się gorszym, nie trzeba mieć kompleksów. Przecież to są wszystko rzeczy, które są normalne w Kościele. Ludzie, jak zbadano różne w Stanach Zjednoczonych, jak zbadano w różnych grupach społecznych poziom poniżenia, tak? Różne były to grupy społeczne. To najgorzej wypadli muzułmanie. Okazało się, że to jest najbardziej poniżona grupa społeczna, jaka funkcjonuje. Posłuchajcie dalej. Na drugim miejscu deklarujący się jako odrodzeni z Bożego Ducha ewangeliczni chrześcijanie. Nawet grupy katolickie były wyżej. Czuje się klimat? Takie rzeczy z badań wynika. Jesteśmy stopień wyżej, proszę Ciebie, nad muzułmanami. Jeżeli chodzi o ilość ludzi chodzących w odrzuceniu, poniżeniu, destrukcji psychicznej. Takie są kościoły ewangeliczne. I cóż z tego, że Ty jesteś błogosławiony, powiedz mi. Co to z tego, że człowiek jest błogosławiony, jak ten człowiek nie sięga po głębie tego błogosławieństwa. Jak Jezus, przyjaciele, Jezus wziął na siebie wszystkie choroby i zaburzenia, a człowiek dalej cierpi z powodu różnego rodzaju traum życiowych. Co to oznacza? To znaczy, że jego oczy są zasłonięte.
Dlatego tyle pracujemy z ludźmi. A więc pierwsza oznaka, problemy emocjonalno-psychiczne. Ja bym w ogóle chciał, żebyście sobie znaleźli Księgę Powtórzonego Prawa, zanim dalej ja wam będę to pokazywał. Rozdział 28. Księga Powtórzonego Prawa. Piąta Mojżeszowa. Łatwiej dla niektórych, jak wiecie, co to jest. Piąta Mojżeszowa. Dwudziesty ósmy rozdział. Pierwsza oznaka. Problemy emocjonalno-psychiczne. Spójrzcie. Takie rzeczy jak werset 34. Oszalejesz na widok tego, co będą oglądać twoje oczy. Oszalejesz na widok tego, co będą oglądać twoje oczy. Wiecie, co to jest? To jest jedna z oznak przekleństwa. Twoje oczy oglądały różne rzeczy w twoim życiu. U twoich rodziców, w twoich domach. Rozumiesz? Wiesz, co się stało z twoją psychiką? Oszalałeś. Dałeś się oszukać. Nie wiedziałeś, że nie musisz. Potem nawróciłeś się do Jezusa. Teoretycznie dowiedziałeś się, że jesteś błogosławiony. Ale szaleństwo dalej było. A więc pierwsza oznaka. Problemy emocjonalno-psychiczne. Druga oznaka. Powtarzające się choroby, szczególnie dziedziczne. Powtarzające się choroby, szczególnie choroby dziedziczne. Jeżeli taka rzecz następuje, to znaczy, że zostałeś wprowadzony w przekleństwo. Rozumiesz? Zostałeś wprowadzony. Gdzieś oczy twoje zostały zasłonięte na fakt, że ta rzecz nie musi nad tobą panować. Werset 21, na przykład tutaj. Spuści Pan na ciebie zarazę, aż wytraci cię z ziemi, do której idziesz, aby ją objąć w posiadanie. To są przekleństwa. To są przekleństwa. Trzecia rzecz. Trzecia oznaka. Niepłodność, skłonność do poronień i systematycznie funkcjonujące choroby kobiece. Niepłodność, skłonność do poronień i cały czas funkcjonujące choroby kobiece. Pamiętamy, że nie mówimy o tym, że coś się przydarza. Przydarzyć się może człowiekowi jakaś choroba, ale tu nie mówimy o rzeczach przydarzających się. Mówimy o rzeczach, które stale pojawiają się w życiu ludzi. Stale. Ktoś mówi, ja mam stałą infekcję czegoś. Ja mówię, bo się władowałeś pod przekleństwo. Masz stałą infekcję. Rozumiesz? Coś ci nie gra w ciele. Bo ja nie mam stałych infekcji. Po prostu. Ja a kiedyś miałem stałe infekcje. A potem się narodziłem z Bożego Ducha, przyjąłem światło w temacie bycia błogosławionym i nie mam stałych infekcji. Czwarta rzecz, czwarta oznaka. Rozbicie małżeństw i wyobcowanie w rodzinie. Rozbicia w małżeństwach i wyobcowanie w rodzinie. Nie mówimy o tym, że następują jakieś problemy. Problemy pojawiają się wszędzie. Ale jeżeli jest rozbicie, rozbicie. Każde rozbicie w małżeństwie jest wynikiem tego, że daliśmy się wkręcić w przekleństwo. Źle wybrałeś, czy źle wybrałaś. Rozumiesz, o to chodzi? Pomyliłeś się, czy pomyliłaś. Dlaczego ty się pomyliłeś, biorąc inną żonę, niż ta, która była od Boga? Trzeba. Jakim sposobem ty się pomyliłeś? Bo miałeś zaciemnione oczy, tak? No gdzieś coś cię zaciemniło, bo tak to byś rozpoznał, o co kama. Ale nie rozpoznałeś.
To znaczy, że diabeł cię oszukał. Czy tak powinno być? Absolutnie nie. Również wyobcowanie różnego rodzaju. O wyobcowanie. Rozumiecie? Czyli nie ma realnego kontaktu. Przecież ja na przykład, mój brat nie jest narodzony z Bożego Ducha. I my nie mamy kontaktu. Dlaczego? Czy to jest rzecz normalna, że my nie mamy kontaktu? To nie jest rzecz normalna. On powinien się narodzić z Bożego Ducha i powinniśmy mieć kontakt. Ale dlatego, że on nadal, tak? Że on nadal funkcjonuje w swoich przekonaniach, tak? To czy podoba mi się to, czy mi się nie podoba, w mojej relacji między nim a mną, tak? Funkcjonuje przekleństwo. Ja to muszę umieć nazwać. To nie jest przekleństwo, które jest wynikiem akurat w tym wypadku moim. Bo ja ze swojej strony mam czystą kartę. Ponieważ przekleństwa, tak zwane relacyjne, one dotyczą zawsze dwóch stron. Rozumiecie, o co chodzi? Bo to w po obu biegunach musi nastąpić zrozumienie jakiejś prawdy. Ale wszelkiego rodzaju wyobcowania, tak? One są wynikiem przekleństwa. To jest fakt. Bo to jest zatrzymany rozwój czegoś. Rozumiesz, o co chodzi? To jest zatrzymany rozwój. Nawet kiedy my idziemy głęboko w prawdę i ludzie w wyniku tego od nas odchodzą, to też jest wynik przekleństwa. Oczywiście to płynie z ich strony, nie z naszej. Tak? To nie jest jakby wina nasza, ale musimy to nazwać. To musimy nazwać taką rzecz. Nie wolno nam się bać tej rzeczy nazwać. No tak wygląda. Ale jest to taka oznaka. Następna rzecz, piąta, to jest ustawiczny brak finansowy, brak pieniędzy. Ustawiczny problem finansowy. Ustawiczny problem finansowy. Jeżeli taka rzecz następuje, to jest typowe działanie przekleństwa. Następnie podatność na wypadki, małe i duże. Wszelkiego rodzaju podatność na wypadki. Ja nieraz wam mówiłem, że ja byłem człowiekiem, który miał non-stop wypadki w życiu. Jeśli to były większe wypadki i to były małe wypadki. Ja się cały czas o coś uderzałem. Teraz jak ja się uderzę, to jest w cudzysłowie od wielkiego dzwonu. A kiedyś, człowieku, non-stop. Non-stop. Na przykład jedną z rzeczy, która towarzyszyła mojemu życiu, to było uderzanie się głową o gwoździe. Rozumiecie? No całe życie, od kolegów. Prostowałem się gdzieś i był gdzieś gwóźdź. Uderzałem głową po prostu. Z dachu wychodził, z jakiegoś czegoś, rozumiesz? Cały czas nabijałem się na coś. Ja się na coś ciągle nabijałem. Ja do tego stopnia się nabijałem, że kiedyś sobie szyłem w pokoju w ogóle, coś sobie szyłem, zostawiłem igłę, człowieku, wyszedłem na chwilę, wróciłem, człowieku, stała pionowo, przebiłem ją stopę, na wylot mi przeszła. Mówię, nie, ja się później do tego przyzwyczaiłem. Ja się przyzwyczaiłem, że przycinam sobie nogi, że się uderzam o coś, rozumiecie? Ja się przyzwyczaiłem, aż się nawróciłem. Nawróciłem się, mówię, jestem przeklęty jak cholera. To jest niemożliwe, żeby się uderzać cały czas o coś. Rozumiecie? To jest niemożliwe, żeby takie rzeczy mieć. I następna rzecz, ostatnia, oznaka przekleństwa, tradycja samobójstw oraz nienaturalnych, przedwczesnych zgonów w rodzinie. Czegoś nienaturalnego. To są ewidentne cechy przekleństwa. Niektóre z nich są związane z relacjami i od twojej strony rzecz może być zupełnie czysta, natomiast druga strona, nie chcąc przyjąć miłości prawdy, utrzymuje stan przekleństwa. Ciebie akurat to w jakimś, to ciebie specjalnie nie będzie niszczyć, ale gdybyś na przykład gdyby na przykład druga strona poszła w prawdę i by nastąpiła relacja, to by nastąpił wybuch błogosławieństwa. To byłby wzrost. Rozumiecie?
No nie ma tego wzrostu. Nie ma spotkań, ja nie spotykam się z moim bratem. Coś zatrzymane jest między nami. Rozumiecie, o co chodzi? Coś zatrzymane. Mogę sobie tylko wyobrazić, jakby mogło być lepiej, gdyby on się nawrócił, gdybyśmy mieli relacje, gdybyśmy byli w jednym kościele. Prawda? Wow. Ale tak nie jest. Poza tą sytuacją relacyjną, wszystkie inne rzeczy tak naprawdę dotyczą ciebie osobiście. I ty osobiście masz na to wpływ. Jedynie nie masz wpływu na to właśnie, że druga strona w tym wypadku tego wyobcowania zdecyduje się na to, aby przyjąć miłość prawdy. W każdym innym przypadku ty tak naprawdę zarządzasz zjawiskiem. Więc jeżeli ty będziesz odkrywał teraz pewne rzeczy, to ja bym chciał, żebyś po prostu podchodził do tego bardzo poważnie. Żebyś nie popadł, nie powiedział, o co mi tam, jestem w Chrystusie. Dobrze, że jesteś w Chrystusie. Bardzo dobrze. Tylko jeszcze przy tym wszystkim bardzo fajnie by było, gdybyś w tym Chrystusie, tak? Gdzie jest na przykład sześciostopniowa skrzynia biegów, jechał przynajmniej na czwórce. Rozumiesz? A nie dar, proszę ciebie, na dwójce. Bo to można na dwójce całe życie przelecieć. Na jedynce można. Wiesz, o co chodzi? Można wejść do samochodu o imieniu Chrystus i tam posiedzieć. Też można. O, jestem w Chrystusie. Tak? Ale można normalnie załączyć ten sprzęt i lecieć nim przez życie. Można. Bo jesteś błogosławiony. Błogosławiony! To jest twoje dziedzictwo, bycie błogosławionym. Ja w ogóle nie mam żadnej zgody, żeby w moim życiu działała się jakakolwiek formuła przekleństwa. Ja nie mam zgody na to. Dlatego ja tak bardzo trzymam się prawd, rozumiecie? Bo to mnie chroni. Musicie zrozumieć, że Bóg nie ochroni was przed wejściem w przekleństwo. To On was nie ochroni, bo jakby On nie chroni ludzi przed wejściem w przekleństwo. Bo przekleństwo to jest pewna opcja, to jest kwestia wyboru, to jest jakaś przestrzeń, która tak naprawdę istnieje jako pewien świat. To nie ma czegoś takiego, to jest iluzja, że już tym chrześcijaninem Pan teraz będzie mnie chronił, będzie mnie trzymał tutaj w biodrach i będę chodził, proszę ciebie, i on mnie tam, tu błogosławieństwo mi Pan będzie prowadził, rozumiesz, o co chodzi. Przecież to jest cyrk na kółkach, to nie tak działa. On ustanawia określone formuły, w których masz funkcjonować i mówi, ty je znasz, masz moc, aby w nich działać, idź i żyj. I ja będę wtedy zawsze z tobą, tak? Ale kiedy ty nie podejmujesz decyzji funkcjonowania w tych prawidłach i ty dajesz się zaciemnić i ty idziesz w przekleństwo, to cię Bóg nie zatrzyma. Nie zatrzyma cię. Bo to jest w ogóle fikcja, że on cię zatrzyma. Ilu ludzi siedzi w takich kotłach, tak? Ja nieraz słyszałem takie rzeczy, o wiesz, to jak tu Pan jest z tobą, to Pan cię wyprowadzi z każdej rzeczy. Ja mówię, uhu. Przecież obejrzyj sobie historię Kościoła od 2000 lat. Przecież to w ogóle to jest, ta teza jest nieprawdziwa. Rozumiesz? Nieprawdziwa. A dlaczego Pan nie wiedzie, jak Microsoft na rynek do Watykanu nie kopnie w dupę człowieku jakiegoś tam gostka, który tam siedzi i nie mówi, koniec tutaj, zamykamy klub. A czemu tak nie zrobi? Czemu anioła tam nie pośle, ciebie, chociaż i krzywy nie wybije kamieniem? A wiesz czemu? Bo człowiek ma wolną wolę. I 18 takich można zbudować w Watykanu, proszę ciebie, i Bogu nic do tego. Ludzie wybierają taki sposób życia i koniec. Moją rolą jest to, tak, aby się tam nie zaszwędzać. Oto moja rola. To moja rola. A kto tam chce siedzieć, wiesz, ja przeczytałem kiedyś taki piękny werset w ogóle w Piśmie Świętym. Kto grzeszy, niech dalej grzeszy. Tak, to święty, niech dalej się uświęca. I to mnie pasuje, mówię, Panie Boże. Wiesz, o co chodzi? No to grzeszy, niech dalej grzeszy. Kto tam buduje jakieś człowieku sobie rzeczy, niech se dalej buduje. Tak? To wszystko później, rozumiesz, ogień załatwi. Bez sentymentów.
Moja rzecz to żyć pełnią błogosławieństwa. I twoja rzecz to żyć pełnią błogosławieństwa. Nigdy nie daj się spłycić. Nie wolno ci się ani dać wybić z tego fundamentu wymiany krzyżowej i nie wolno ci też pomyśleć sobie, tak, że jakoś cię Bóg przez to wszystko przepchnie. Jeżeli widzisz symptomy przekleństwa u siebie, to nazwij to, że jest to przekleństwo. To tak na dzień dobry. To jest tak, to jest przekleństwo. I ja się nie zgadzam z tym stanem. To, że coś jest przekleństwem, to żaden wstyd. Rozumiesz? Wstyd to w tym być. I nic z tym nie robić, wiedząc, że można coś zrobić. To jest wstyd dopiero. To jest wstyd. Ja bym chciał, żebyśmy teraz przez chwilę jeszcze zastanowili się nad głębiej nad tą genezą błogosławieństwa i przekleństwa. I żebyśmy naprawdę zrozumieli, że to jest coś, co jest ściśle związane z Bogiem, a nie z diabłem. Bo ludzie mówią, że ta sfera błogosławieństwa jest związana z Bogiem, a przekleństwa z diabłem. To tak nie jest w ogóle. Błogosławieństwo i przekleństwo to są jakby dwa światy. To są jakby dwie siły. Rozumiecie? To nie ma, że tam diabeł w ogóle... Proszę was, w ogóle nie twórzmy sobie historii, że to diabeł stoi za przekleństwem. Bo tak nie jest. Przekleństwo to jest wynik czego? Już mówię. Jeżeli zaś usłuchasz Pana Boga swego i będziesz pilnie spełniał wszystkie Jego przykazania, które ja ci gdzieś nadaję, to Pan Bóg twój wywyższy cię. I będzie cię błogosławił obficie i rozmnoży tak licznie twoje potomstwo jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morskim. A potomkowie twoi zdobędą grody nieprzyjaciół twoich i potomkowie twoi błogosławieni będą przez wszystkie narody ziemi, że usłuchałeś głosu Pana Boga swego. A więc co tutaj my widzimy? Widzimy, że bycie błogosławionym lub przeklętym jest związane tylko z jedną zasadniczą sprawą. Ze słuchaniem głosu Pana Boga Twego. Krótko powiedziawszy, kto słucha głosu Pana Boga swego, jest błogosławiony. Kto nie słucha głosu Pana Boga swego, jest przeklęty. Tak to sobie rozrysuj. Co to jest, że ty się narodziłeś z Bożego Ducha? Posłuchałeś Ewangelii. Czyli czego? Głosu Pana Boga swego. Posłuchałeś głosu Pana Boga swego i wyszedłeś z przekleństwa. I teraz posłuchaj. Chodząc już z tym Bogiem, ta zasada nadal ci obowiązuje. Krótko powiedziawszy, słuchając głosu Pana Boga swego, nie wdepniesz w gówno. Nie zaciemnią się oczy twoje. Diabeł cię nie zwiedzie. Kogo diabeł zwodzi? Tych, którzy nie słuchają głosu Pana Boga swego. Ci przyjmują obce koncepcje, w wyniku których wchodzą pod przekleństwo. Pan Bóg mówi do swoich ludzi. Te Jego mówienie to są zasady i reguły Królestwa. Jeżeli lud Boży nie funkcjonuje w zasadach i regułach Królestwa, a może funkcjonować, bo ma łaskę, bo to nie jest, że on nie może. Ludzie, w ogóle łaska to nie jest coś takiego, że my dostaliśmy łaskę, o, dostałem łaskę, Pawulon mi wstrzyknęli od razu. Mam łaskę. Łaska to nie Pawulon. To nie jest, człowieku, rozumiesz, środek przeciwbólowy, to nie jest środek uspokajający, to nie jest, proszę ciebie, nie wiem, morfina z lodem, rozumiesz, to nie to. To nie jest, łaska to nie jest to, łaska to jest zdolność. Przed moim nawróceniem
Zatłuczenie człowieka na śmierć było dla mnie drobiazgiem. Szedłem sobie ja, jeszcze taki człowiek, i ten człowiek stanął mi na drodze. Bez żadnych skrupułów wyjmowałem jakieś przedłużenie ręki, które zawsze miałem ze sobą. Różne te przedłużenia miałem na różnych odcinkach mojego życia. I bezceremonialnie go tłukłem. Bezceremonialnie. Jak dziś pamiętam, siedzę sobie normalnie w domu, byłem trzeźwy nawet. Przychodzi do mnie mój kolega i mówi do mnie tak. A kolega był lekko tak nadgryziony zębem czasu. Pojechał gdzieś i go pobili lekko. Nie za mocno, tak lekko. Ale widać to było. I on taki przyszedł lekko pobity. I on mówi, tam mnie pobili gdzieś. Mnie trzeba było dwa razy powtarzać. I mówię, nie ma żadnego problemu. Założyłem dresy, zszedłem na dół do siłowni, wziąłem trzy gryfy, jeden taki, dwa krótkie, włożyliśmy w samochód i pojechaliśmy do tamtych ludzi. Biłem człowieka gryfem od sztangi. Rozumiecie? Biłem człowieka gryfem od sztangi. I nie skakało mi ciśnienie. Potem się nawracam do Boga. Nawracam się do Boga. I mam mnóstwo sytuacji, w których mogę zareagować w taki sam sposób. Tylko wiecie, o co chodzi? Posiadam zdolność, aby tego nie zrobić. To jest łaska. Dzisiaj jestem w stanie oddać swoje fizyczne życie za kogoś. A kiedyś odbierałem ludziom życie i zdrowie. Wiecie, do czego doprowadziła łaska w moim życiu? Że dzisiaj nie krzywdzę i nie boję się tego, że ktoś mnie skrzywdzi. Kiedyś nie tylko nie dałem się skrzywdzić, ale krzywdziłem innych na skinienie palca. Łaska to zdolność chodzenia w Bożych prawidłach. Zdolność. Dzisiaj mogę nie zabijać. Dzisiaj mogę nie kraść. Dzisiaj mogę nie cudzołożyć. Rozumiecie? Dzisiaj mogę. Łaska otworzyła mi niebo i łaska uzdolniła mnie do tego, abym funkcjonował w Bożych prawidłach. Gdybym dzisiaj zrobił komuś krzywdę, to ta łaska oczyściłaby mnie z grzechów. Rozumiesz? Ale ta łaska nie tylko zajmuje się oczyszczaniem mnie z grzechów, ale ona mnie uzdalnia, abym krzywdy nie robił. Łaska uzdalnia człowieka do chodzenia w Bożych zasadach. Pochodzenie w Bożych zasadach chroni przed przekleństwem. I jeżeli będziesz słuchał głosu Pana Boga swego, będę ci błogosławił. To jest ponadczasowe. W ogóle wiecie, że to są słowa, które były wypowiadane do Abrahama, zanim jeszcze było prawo, zanim prawo mojżeszowe było. Bóg powiedział do Abrahama, Abrahamie, będę ci błogosławił obficie i rozmnożę cię. Ale słuchaj tego, co mówię do ciebie, Abrahamie. Jak mówię idź tam, to idź tam. Jak mówię skręć tam, to skręć tam. I ten Abraham, nazwany ojcem wiary, jest dla nas wzorem, tak? W jaki sposób sięgać do błogosławieństwa? To, że jesteś błogosławiony, to jest akt prawny dopiero nad tobą. Istnieje kilka kodeksów. Tak? Istnieje kodeks karny na przykład, ale istnieje też kodeks postępowania karnego, czyli jak postępować z tymi rzeczami. A potem istnieje kodeks karny wykonawczy. Jak tu wykonywać te rzeczy? Czyli my dostaniemy informację ustawową. Chrystus umarł za nasze grzechy. Jesteśmy błogosławieni. Amen. A co to jest? Ludzie, to jest ustawa. 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 Nadrzędna, przypieczętowana w konstytucją nieba. Tak? Ale teraz do tego są różne kodeksy. Jak tu żyć w tym błogosławieństwie? Tak? Jest kodeks postępowania na przykład w błogosławieństwie. Punkt pierwszy. Będziesz słuchał głosu Pana Boga swego. A chrześcijanie uważają, że nie muszą słuchać głosu Pana Boga swego i będą błogosławieni. Jeszcze się z tobą kłócą na Facebooku.
Ty mówisz do niego po prostu, że to jest nieprawda. Takie coś robi człowiek. Bo on musi cię zagłuszyć szybko. Tak? Ja mówię, trzeba Boga słuchać. Nie, bo jesteśmy pod łaską, a nie pod prawem. Bardzo dobrze mówię, no jestem pod łaską, bardzo fajnie, tu się czuję w łasce. Się bardzo dobrze czuję w łasce, no. Ale musisz Boga słuchać. On nie musi słuchać Boga, bo on jest pod łaską. On ma taką specjalną rzecz. Specjalną rzecz. Czyli po cichu do niego przed nocy Bóg mówi, mam dla ciebie taki jeszcze jeden numer, to takie oczne drzwi. Proszę ciebie. I to dla ciebie są te drzwi. Słowo honor, ludzie to myślą, że mają szczególną relację z Bogiem. I mówią, ja tu mam taką relację z Panem i Pan powiedział takie rzeczy, jak daj w ogóle to wszystko obejść. Bo on ma objawienie, on mówi, objawienie. Objawienie, objawienie on ma. I się każdy ma objawienie, rozumiesz o co chodzi? Każdy ma objawienie, ja się LSD kiedyś nażarłem, też miałem dużo objawień. Objawienie za objawieniem mnie płynęło. Tak? Im więcej kwasu człowieku masz w sobie, tym lepsze objawienia. Można takie objawienia, że człowiek. Rozumiesz? Patrzysz w lustro i masz włosy, wszystko masz, się czeszesz. Człowiek aż się zle zapycha. Takie masz objawienie. Że palce miesza, żeby lepiej spłynęło. Tak? Kwestia tutaj jako pigułę wejdzie. Objawienia mają ludzie. Ludzie głowy chore mają. Chore głowy. Bóg mówi, słuchaj mojego głosu, a wejdziesz realnie w błogosławieństwo. On mówi, ja nie muszę, jestem błogosławiony, bo Chrystus sam nie umarł. Ja mówię, bądźcie szczery, Boże. To nerwy biorą, rozumiesz o co chodzi. Dobrze, to człowiek jest po tej dobrej stronie mocy już. Chwała Bogu Najwyższemu. Jeżeli usłuchasz głosu Pana Boga Twego, będę ci błogosławił. Jeżeli nie usłuchasz, będziesz pod przekleństwem. Nie dlatego, że jesteś przeklęty, dlatego, że jesteś głupi. Nie dlatego, że jesteś przeklęty, bo ty nie jesteś przeklęty. Ty jesteś błogosławiony, ale głupi. Głupi jesteś jak but, bo nie chcesz słuchać głosu Pana Boga swego. I mówisz, że jestem błogosławiony. Ja mówię, jak cię te błogosławieństwo widać w twoim życiu? W ogóle chodź mi pokaż błogosławieństwo. Pokaż. Pokaż mi twój stan psychiczny. Już te pierwsze wypowiedzi widzę, że jest jakiś są. Pokaż mi inne sprawy. Pokaż mi swoje zdrowie, swoją rodzinę. Weź mi choć pokaż. Tak? Pokaż. Ty masz błogosławieństwo iluzyjne. Masz tak? Masz ustawę. Wiesz o co chodzi? Masz ustawę. Trzymasz tą ustawę tak. I mówisz, że jestem błogosławiony. A tak naprawdę jesteś pod wieloma przekleństwami. Diabeł ci zakrył oczy i cię tam wprowadził. I musisz teraz, tak, zrobić rewolucję w swoim życiu. Rewolucję, żeby z tych miejsc wyjść. Żeby z tych miejsc wyjść. Źródłem błogosławieństwa jest słuchanie głosu Boga. Podstawowa przyczyna przekleństw. Powtórzone prawo 28:15. Lecz jeżeli nie usłuchasz głosu Pana Boga Twego, to przyjdą na ciebie wszystkie te przekleństwa i dosięgną cię. No i co? A ludzie mówią, ale Chrystus za mnie umarł. Już On wziął na siebie wszystkie przekleństwa. Ja mówię, ty uważasz, że jak Chrystus wziął na siebie wszystkie przekleństwa, to ty możesz teraz nie chodzić w Bożych zasadach i ty będziesz błogosławiony. Takie coś myślisz, że masz. Ludzie, no, ja nie wiem, jak to można nazwać, to jest silne zaburzenie psychiczne. Ludziom się wydaje, że jeżeli mają ojca sędziego, to mogą kraść. Ludziom się tak wydaje, że ma ojca sędziego, ojca prokuratora, to on może kraść, to jest żaden problem, że on kradnie, bo on ma ojca sędziego. No i wiesz, w jakimś chorym systemie, na jakimś odcinku, no to ja to rozumiem, że to można przykryć w ogóle, bo to się robi kamuflaż nad tym, rozumiecie o co chodzi? Ale normalno, przecież, przepraszam, czy w jakiejkolwiek konstytucji na świecie jest napisane, że jeżeli ty masz ojca sędziego, to ty możesz iść kraść? Jest jakieś takie prawo na świecie? Nie ma takich praw. To, że mamy Boga za ojca, Chrystusa za Zbawiciela, to nas nie niweluje z miejsca słuchania Boga. Bo jeżeli nie będziemy słuchać Bożego głosu, jeżeli nie będziemy postępować zgodnie z tym, co mówi do nas Bóg, tak? To my nie będziemy realnie korzystać z błogosławieństw, bo będziemy w ogóle biedni, chorzy i załamani nerwowo.
rozumieć? I będziemy krzyczeć, jestem błogosławiony, jestem błogosławiony przez Ciebie. Rozumiesz, o co chodzi? Nic nie mam, nie mam za co umrzeć, ale ja jestem błogosławiony przecież. Życie mi się sypie, jestem zablokowany psychicznie, ale ja jestem błogosławiony, tak? Błogosławiony jestem. Szok. Tak nie można. To nie tędy droga. Podstawą jest nasze zbawienie. Podstawą jest wymiana krzyżowa. Tak? Łaska jest nam dana, żebyśmy mogli korzystać z Bożych prawideł. Jeżeli miałeś mentalność taką, że to, że jesteś zbawiony, to jest w ogóle taki temat zamknięty, jeżeli chodzi o błogosławieństwo, że teraz możesz żyć jak chcesz, to jesteś w wielkim błędzie i pokutuj. No w ogóle pokutuj z tego. Ja dam Ci przykład. Ja do tych z Was mówię, którzy jesteście w małżeństwie. Jesteście nowonarodzeni, jesteście w małżeństwie. No i co? I teraz to, że jesteś narodzony z Bożego Ducha, powoduje, że teraz usiądziecie sobie z żoną na fotelach i nastąpi po prostu jakiś taki niesamowity akt podniesienia waszego małżeństwa. Tak to będzie? Jakoś tak się wylewitujecie nad tymi, się tak połączycie w jedną wielką taką, takie jestestwo i będziecie, absolutnie wiesz, że tak nie będzie. Rozumiesz? Nie będzie tak, no sorry. Będziesz musiał dbać o małżeństwo, amen? Będziesz musiał chodzić jeden koło drugiego, tak? Będziesz musiał na siebie zwracać uwagę. Będziesz musiał reagować, będziesz musiał język zmienić. Będziesz musiał dbać o potrzeby drugiego człowieka. Będziesz musiał być zorientowany na żonę, a żona na męża. Masz do tego łaskę. Rozumiesz? Ja dzisiaj mam łaskę, żeby być zorientowany na potrzeby mojej żony. Kiedyś, jak nie znałem Jezusa, to potrzeby mojej żony mnie nie interesowały. Interesowały mnie moje potrzeby. Rozumiesz? A teraz mnie interesują potrzeby mojej żony. Dlaczego? Bo ja jestem pod łaską, a nie pod prawem. To łaska mi to spowodowała we mnie. To łaska to zrobiła. Łaska! A więc, ale ta łaska nie doprowadza do tego, proszę Ciebie, że my się spotykamy w jakimś, proszę Ciebie, enigmatycznym świecie i tam sobie wszystko jest super. I potem już jest nic i jest i już. I tak mamy w ogóle pięknie. Weź na relacje w Kościele z kimś. Co z tego, że my jesteśmy wszyscy w Chrystusie, jak się ludzie porozumieć ze sobą nie potrafią? Bo fochy mają na siebie. I potem ze sobą nie rozmawiają, tylko piszą SMS. Tak, no dobrze, przyjdę, nie przyjdę. Kocham Cię, ale Cię nie lubię. Wiesz, lubię. Co z tego, że wszyscy jesteśmy pod łaską, jak nie będziemy budować relacji, tak jak funkcjonują zasady Boże. Zasady Boże mówią jasno i klarownie, tak? Tak? Ulegajcie jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. To jest kodeks postępowania teraz. To, że jesteśmy jednym ciałem, to jest konstytucja, tak? A teraz tak, ulegajcie jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Jedni drugim przemiona noście, tak? Jedni drugich uważajcie za większych od siebie. Co to jest w ogóle? Kodeks postępowania. Tak samo jest z każdą inną formą. Tak? Jesteśmy błogosławieni, teraz jestem błogosławiony finansowo. Ludzie przyniosę dziesięciny 3 złote. W te 3 złote. I chcę za 3 złote kup kulkę lodu. Albo daj jakiemuś dziadowi, proszę Ciebie, co nie chcę robić. A królestwo 3 złote niesie? 3 złote? Sam kiedyś kościół założył, jak mu tam wrzucili parę centów, proszę Ciebie. To mówi, do piekła pójdziecie wszyscy. Człowieku. 3 złote mu dali. Mnie by do głowy nie przyszło, żeby na królestwo 3 złote dali. Bo on myślał, że to do kościoła się idzie na tacę, się rzucało. Moja matka dawała, proszę Ciebie, wtedy złote 80 kosztowały, proszę Ciebie, lody, kulka loda. I dostawałem, proszę Ciebie, na przykład 5 złotych, czy tam 2 złote, nie wiem już ile na tacy. Przez tego zawsze miałem wygospodarowanego loda. Zawsze. To nie ma tak. To człowieku ta taca była dobrze podzielona, wiesz. Sumieniem, ja dawałem na to tacę, bo to nie to, że nie nadawałem, jak mi już wysłali, to dałem, nie? Tylko zawsze z tego lód musiał być ukręcony, zależy od tego, ile dostałem. Tak? Ale przynajmniej te złote 80 albo 3,60 by było, wiesz, ukręcone z tej tacy. Rozumiesz? Łupiłem Egipt, to tak, cztery. Chodzi o to, że Jezus wziął na siebie całą biedę, tak? To jest konstytucja. Ale jeżeli ty nie nakłaniasz swojego serca do postępowania, tak? Co siejesz, to żniesz. Kto sieje obficie, ten obficie zbierze. Rozumiesz, o co chodzi?
No to ta konstytucja nic ci nie da. Co ona ci da, ta konstytucja? Kurczę. Albo jak nie będziesz dawał ze szczerego serca, tylko z wyrachowania na przykład. To jest szczerym sercem jest napisane, szczerym sercem, a nie z wyrachowania. Więc widzimy, że słuchanie głosu Pana Boga to jest w ogóle wejście w błogosławieństwo. A nie słuchanie głosu Pana Boga swego jest automatycznym wejściem pod przekleństwo różnego rzędu, mimo że nie jesteś przeklęty. Czyli można nie być przeklętym, a być pod przekleństwem. I wielu ludzi w Kościele tak ma. Oni z natury swojej nie są przeklęci, tylko błogosławieni. Ale są pod przekleństwem. Ładują się pod te przekleństwo. Ja chcę teraz powiedzieć o przyczynach przekleństwa. W tej chwili wcześniej mówiłem o tym, w jaki sposób je rozpoznać, a teraz chcę pokazać wam przyczyny. Po pierwsze, to jest bałwochwalstwo, kult fałszywych bogów i wszelkiego rodzaju okultyzm. Przyczyna przekleństwa główna. Bałwochwalstwo. Wiesz, co to jest bałwochwalstwo? Co to jest za słowo? Bałwochwalstwo to jest podnoszenie, tak? Stworzenia ponad Stwórcę. Cały humanizm, dzień dobry. To jest bałwochwalstwo. W ogóle rozumiecie, że humanizm się zalicza do bałwochwalstwa? Cała religia zalicza się pod bałwochwalstwo. To są demoniczne siły bałwochwalstwa. Bałwochwalstwo, podnoszenie stworzenia ponad Stwórcę. Podnoszenie stworzenia. Po prostu. A więc bałwochwalstwo, kult fałszywych bóstw i wszelka forma okultyzmu. Jeżeli miałeś z takimi rzeczami choćby odrobinę coś wspólnego, rozumiesz, to pamiętaj, że to są drzwi. To są drzwi. Po drugie, brak czci dla rodziców. Będzie to znaczy oddawać cześć rodzicom swoim. To nie znaczy, że jeżeli rodzice są przeciwni prawdom Bożym, to mamy siedzieć przy tych rodzicach i głaskać ich po nogach. Absolutnie. Ponieważ nie mamy nic wspólnego z tymi, którzy są według ciała. Ale słowo czci rodziców swoich jest związane z opieką nad rodzicami, jeżeli rodzice sami sobie nie radzą. Agata pomaga swojemu tacie, chociaż jego tata niekoniecznie tego chce nawet czasami. Czasami szła, idę, mówię mu tam, zmienię zasłonki, ostrzygę go, wracała stamtąd, ja mówię, co, a na przeklinę mnie. Zmieniła mu zasłonki, posprzątała coś tam. Rozumiecie? Nieważne, jacy ci rodzice byli, ale jeżeli rodzic nie radzi sobie w życiu, a możesz mu pomagać finansowo, to mu pomaga. Nikt ci nie każe zgadzać się ze światopoglądem rodzica. Nikt ci nie każe stawiać rodzica ponad prawdą Bożą. Absolutnie. Rodzic musi od ciebie wiedzieć, jakie są twoje ideały, jaka jest prawda Boża. Ale pomagaj tym rodzicom, jeśli tylko możesz. Nie może to przejść też pewnej granicy, bo rodzice to są też różni ludzie. Tak? I znamy rzeczy takie jak warownie zależności. Rozumiemy to. Ale trzeba zrozumieć, że jeżeli w swoim sercu jesteś zamknięty na to, tak? To jest problem. Powiem ci więcej. Słowo czci rodziców swoich jest związane z twoim stosunkiem, tak? Do liderstwa w twoim życiu. Jaki masz stosunek do liderów, do twoich duchowych rodziców, do ludzi, którzy kładą swoje życie, jeżeli chodzi o szerzenie Królestwa i którzy są głosem Boga do twojego życia. Jaki masz stosunek? Czy masz otwarte serce na nich, czy nie masz otwartego serca? Ile ludzi nie rozwija się w Królestwie, dlatego że zamknęli się na liderów duchowych? To po co mi lider? Nie wiem, mówię, po co ci lider? No. Ja jak nie znalazłem lidera fizycznego, bo ciężko było znaleźć, to brałem
Człowieku, wiecie, na przykład jak ja miałem podejście do Kenneta Hagena i mam podejście, mnie do głowy nie przyszło, żeby na przykład czytając książki Kenneta Hagena powiedzieć sobie, okej, to teraz olewam w ogóle jakiś jego pogląd, który jest bolący dla mnie. Ja byłem kształtowany na Kennecie Hagenie. Ja siedziałem, jak się śmieję, jakby krew ze mnie leciała, w cudzysłowie, tak? A ja rżnąłem swoją duszę, nie mówię. Facet w ogóle, wiesz, facet miał rację, to samo było z Derekiem Prince'em. Ja jeżeli sobie kogoś obrałem za autorytet, to był to dla mnie autorytet. Autorytet, tak? Autorytet. Po trzecie, niedozwolone lub niezgodne z naturą kontakty seksualne. Ludzie sobie nie zdają sprawy, jaki to jest w ogóle, jaki to jest przekaźnik przekleństwa. Wszystko to jest nienaturalne. Ludzie tak, zobaczcie, dlaczego jest tak silne lobby homoseksualne? W ogóle, o tu chodzi, to jest sprzeczne z naturą. Nie ma niezdemonizowanego homoseksualisty. Takie coś nie istnieje. Nie ma takiego pytu. Nie ma niezdemonizowanego pedofila, zoofila. Rozumiesz, o co chodzi? Nie ma! Nie ma takich rzeczy. Jak Bóg powiedział, że nie będziesz obcował ze zwierzętami, to nie obcuje się ze zwierzętami. Ludzie, którzy obcują ze zwierzętami, automatycznie wchodzą pod przekleństwo. Jak Bóg powiedział, że masz obcować tylko z mężem albo tylko z żoną, a ludzie obcują seksualnie poza małżeństwem, to jest wejście w przekleństwo. Rozumiecie? Przecież ja, jak się nawracałem, to ja widziałem twarze prostytutek, z którymi byłem. I pokutowałem z każdej z nich. Człowieku, ja adresy burdeli widziałem. Rozumiesz? I się odcinałem od tego. Odcinałem. To jest w ogóle... To jest brama. A ludzie lajkowo, o, co mi tam będzie? Ja mówię, co ci będzie? Będzie, co ci będzie. Idziesz do łóżka z prostytutką. Ta prostytutka miała kontakty seksualne, nie wiem, powiedzmy, z jaką setką ludzi, niech będzie, tak? Setką ludzi. A więc ty poprzez kontakt z tą prostytutką automatycznie masz kontakt ze 100 źródłami demonicznymi. 100 źródeł demonicznych. 100 źródeł. A potem człowiek się dziwi, że on przez kontakty z tą prostytutką raptem ma zoofilskie zajawki albo homoseksualne zajawki, albo jakieś inne. Mówię, dlaczego? Ja mówię, dlatego, że zrobiłeś sobie takie widełki. I zaczęło płynąć. A nawet nie mówiąc o prostytutkach, mówiąc w ogóle o związkach pozamałżeńskich. Wiecie, tu nie chodzi jedynie o formułę moralności, bo to jest wiele czynników. Formuła moralności to jest jeden z czynników. Inny czynnik, tak, tego, aby życie seksualne nie wychodziło poza małżeństwo i było związane z małżeństwem, to jest ochrona przed przekleństwem. Ochrona! Następnie czwarta rzecz to jest krzywdzenie słabych i bezbronnych. Potężne wejście dla demonicznych sił przekleństwa. Krzywdzenie słabych i bezbronnych. Co tutaj, co za tym idzie? Cały system manipulacji drugim człowiekiem. Wy wiecie, że to słowo nie kradnij, tłumaczone, że tam Bóg powiedział nie kradnij. Bóg tak naprawdę nigdy nie powiedział nie kradnij. W ogóle na Synaju tam. Tam jest oryginał, mówi w ogóle, wiecie co? Nie będziesz porywał człowieka. A to słowo porwanie człowieka oznaczało w ten sposób. Nie będziesz władał nad człowiekiem bez jego zgody. I to dotyczy również całego systemu manipulacji. A? Zobaczcie, jak to działa. To są cztery główne takie elementy, przez które przychodzi przekleństwo do życia człowieka. Inne, na przykład, rzeczy. Jest napisane tak, przeklęty mąż, który na człowieku polega.
Nie wiem, czy w ogóle zauważacie, że jeszcze ani jednego przekleństwa nie wypowiedział diabeł. Zauważyliście te rzeczy? Że cały czas je wypowiada Bóg. Cały czas Bóg je wypowiada. Czyli przekleństwo to jest pewnego rodzaju, cały czas to powtarzam, musimy to zobaczyć, pewnego rodzaju element nadprzyrodzoności. Rozumiecie? Kto to jest przeklęty, kto na człowieku polega? Krótko powiedziawszy, przyczyną przekleństwa według tego wersetu jest pokładanie nadziei w człowieku. Jeżeli pokładasz nadzieję w drugim człowieku, to wchodzisz pod przekleństwo. Jeżeli pokładasz nadzieję w Bogu, który działa przez tego człowieka, to jest zupełnie inna sprawa. Ale jeżeli człowiek, konstrukcja ludzka jest dla ciebie punktem odniesienia, rozumiecie? To ty musisz zrozumieć, że wchodzisz pod przekleństwo. Bo przeklęty to na człowieku polega, no i co zrobić? No i koniec. Czy to wyklucza przyjaźń? Absolutnie. Czy to wyklucza lojalność? Też nie. Czy to wyklucza współpracę? Nie. Czy to wyklucza odpowiedzialność i pranie i trzymanie siebie za słowo? Też nie. Tu jest kwestia głębokości serca. Czy ja w swoim sercu pokładam nadzieję w istocie ludzkiej? Czy nie pokładam? Ostatnio spałem sobie i tak sobie przysypiałem. Jak... Bo często mi się przypomina, co śniło mi się tam później. A tutaj na początku mi się tak przyśniło, że jestem na bezludnej wyspie. Sam jestem na tej bezludnej wyspie i tak chodziłem po tej bezludnej wyspie sobie. I nie wiem, dlaczego się tam znalazłem, po co ja byłem na tej bezludnej wyspie, to trudno powiedzieć. Ale w ogóle już patrzyłem, co tam robię, a ja tam w ogóle już w ogóle jakąś korę zrywałem i chodziło o to, że ja się zawijam z tej już jakby pracowałem, żeby się zerwać z tej wyspy. W ogóle nie. No to w ogóle tam nie było w ogóle, że tam... Że ja sobie tam zostaję i teraz coś tam zbuduję. Jakby już mi to, że byłem na tej wyspie, to był problem jakiś. Ja mówię, okej, muszę się wydostać z tego. Muszę się wydostać. Jeżeli polegasz na człowieku, to jesteś uwiązany. Idziemy dalej. Jeżeli polegasz na sobie poza Bogiem, też jesteś uwiązany. Krótko powiedziawszy. Jeżeli bazujemy jedynie na naszej naturalności, na tym, jakie my rzeczy możemy po ludzku zrobić, tak? To my wchodzimy pod przekleństwo. Ja swoje umiejętności weryfikuję z prawdami Bożymi, które są we mnie. Ja mam wiele różnych możliwości, których na przykład nie używam. Ja ich nie używam, bo one są chore. Ja byłem w świecie i na przykład bardzo dobrze manipulowałem ludzi. Ja z tego miałem pieniądze. Dla mnie zakręcenie człowieka było tak proste, jak zakręcenie butelki. Rozumiecie? No bo to prosta rzecz. Poznajesz słabości ludzi, dowiadujesz się, jacy są w różnych relacjach, rozumiesz, pójdziesz na jedną, drugą imprezę, już wiesz, co kama. Jak jeszcze razem się nawąchacie, pójdziecie w jakieś tam miejsce, to teraz widzisz w ogóle, o co chodzi. I już wiesz, w jaki sposób możesz człowiekiem manipulować. Ale kiedy ja się nawróciłem, ja zacząłem, ja nie mogę manipulować ludzi. Ja nie mogę w ogóle wiedzieć. To jest chore. To jest chore, że ja będę człowiekiem manipulował. Ja się musiałem wstrzymywać. Ludzie, ja się musiałem wstrzymywać przed tym. Czasami widziałem, że w ogóle pociągnąłbym temat kawałek dalej i mówię, już jest mój. W ogóle parę punktów bym mu nacisnął, już jest mój. Ale mówię, nie, to jest nieprawda. Mówię, Panie Boże, to jest nieprawda, to nie, to tak nie można. Przecież na przykład bardzo plastyczna rzecz, obrażanie się. Obrażanie się, jeden z głównych tematów związanych z manipulacją. Jak manipulujemy człowiekiem na dzień dobry? Obrażamy się na niego. Pokazujemy, jak jesteśmy obrażeni, niech on do nas tutaj dzwoni, niech on teraz tutaj nas szuka, a ja jestem obrażony, koniec, tutaj sobie już wiesz, no to było, tak. Już jestem, co to jest? System manipulacji. To jest system manipulacji. Manipulacja.
A więc poleganie na naturalnych uwarunkowaniach, tak, bez weryfikacji za pomocą prawd Bożych, powoduje, że wchodzimy, w co na przykład wchodzimy? W dziwne kontakty? Ilu wam się przydarzyły dziwne kontakty, które nie powinny się przydarzyć? Widzicie? Wielokrotnie mówiliście Pani potem, Panie Boże, jakim sposobem ja z tym człowiekiem zacząłem coś robić? Jak to w ogóle? No z tym człowiekiem? Jak to jest możliwe? A tu się okazuje tak. Zacząłeś coś robić. Straciłeś na tym, straciłem. Coś ci zaciemniło oczy. Oparłeś się tylko i wyłącznie na naturalności. Następną rzeczą, o, jest napisane, księga Malachiasza 1,14. Przeklęty jest oszust, który ma w swojej trzodzie samca i ślubuje go oddać, a ofiaruje Panu zwierzę ułomne. Skąpstwo jest wejście pod przekleństwo. Mam coś dobrego. Zobaczcie, ludzie żyją w królestwie w ten sposób, że mają różne dobra. Dobra psychiczne, dobra materialne, różne dobra. Ale na królestwo nie idą rzeczy najlepsze. Nie idzie nasz najlepszy czas, nasze najlepsze zaangażowanie, nasz potencjał finansowy, nie na królestwo. Też daje na królestwo siebie, ale przeklęty jest oszust, który w swej trzodzie ma samca i ślubuje go oddać, a ofiaruje Panu zwierzę ułomne. To jest oszust. Ja postanowiłem to, co najlepsze dawać ze swojego życia. Mój najlepszy czas. Rozumiecie? Kiedyś pamiętam, lata temu, coś wiozłem do kościoła ze swoich rzeczy. I to były stare rzeczy. I tak te rzeczy ładowałem. I Duch Święty mnie mówi, co tam ładujesz, Artur? Ja mówię, wiesz Panie, ludziom niosę. A Bóg tutaj mówi, ty nie chcesz już w tym chodzić, bo to jest dziurawe, chcesz to dać komuś, tak? Tak uważasz? Że śmieci możesz przynieść człowiekowi? Czemu chcesz śmieci komuś dać? Przecież to jest twój brat w Chrystusie. Daj mu coś dobrego. Daj mu coś dobrego. Chcesz go pobłogosławić, daj mu coś dobrego, a nie to, co ci zbywa. Ja dzisiaj chcę dawać ludziom to, co jest dobrego we mnie. Czas najlepszy, przestrzeń najlepsza, zaangażowanie największe. Bo nie chcę siedzieć pod przekleństwem. Następna rzecz to przekleństwa rzucane przez ludzi z autorytetem. Po pierwsze są to rodzice. Rodzice rzucili, rzucają najwięcej przekleństw na swoje dzieci. Najwięcej. Oni mogą chcieć dobrze, ale to nie oznacza, że oni dobrze czynią. Jeżeli rodzic trzyma swoje dziecko w poniżeniu i mówi mu, tylko się nie wychylaj, pamiętaj, bądź taki wiesz, że go przeklina. To jest przekleństwo. Rozumiesz? Kiedyś znana jest historia, w jednym świadectwie człowiek opisywał, dziewczynka była w okresie w młodym, no nie wiem, 14 lat miała, 15 i trącik miała. I ojciec się uśmiał z niej. Ty, mówi, całe życie będziesz, mówi, tak przed lustrem kwitła, będziesz miała te krosty. Poszedł. Nie mogła przez lata wyjść z chorób skórnych. Póki się nie nawróciła i nie złamała przekleństwa, które wypowiedział nad nią ojciec. Przekleństwa rzucane przez autorytety, często przez mężów, na przykład na żony swoje. Kolejne świadectwo, które czytałem, rozwaliło mnie. Żona słabo gotowała. Mąż cały czas narzekał. Mówił, ja przez ciebie się wrzodów na żołądku dorobię. I się dorobił.
a ona mu dalej gotowała. Facet, to są wszystko świadectwa ludzi ponawracanych, bo to się ona nawróciła, potem on się nawrócił i opowiadał o tym, jak dostał wrzotów na żołądku, bo przeklinał własną żonę. A im bardziej ją przeklinał, tym ona gorzej gotowała. A to automatycznie wpływało na niego. Przekleństwa rzucone przez nauczycieli. Ja mam bardzo dużo, jak pracuję z ludźmi, informacji, w jaki sposób, bo my dochodzimy do tego, jak przez nauczycieli zostali przeklęci, jak zostali przez mentorów przeklęci. Przez pierwszych chłopaków, jak zostały dziewczyny przeklęte na przykład. Chłopaki, jak zostały przez pierwsze dziewczyny przeklęci. Różne rzeczy. Tam, gdzie wchodziła jakaś formuła autorytetu. Tam, gdzie się czemuś poddałeś, gdzie uznałeś kogoś za autorytet. Tak? Pamiętam, jak pracowaliśmy jeszcze statkiem w jednej firmie. Ja sprzedawałem rzeczy związane z glazurą, z trakotą, takie listwy były przypodłogowe, przyszła kobieta i stanęła przy tych listwach, się patrzy w te listwy. Ja mówię, może w czymś pomóc pani? Ona mówi, tak się nie mogę zdecydować, którą listwę tutaj wybrać. A ja mówię, no nie może się pani zdecydować, taka inteligentna i twórcza osoba nie potrafi wybrać listwy. Przecież pani jednym rzutem oka jest w stanie stwierdzić, która pasuje. Patrzę, ona się popłakała. I wyje mi przy tych listwach. A ja w ogóle stoję, mówię. Wyje przy listwach. Mówię, dobrze, pomodliłem się szybko. Do siebie mówię, mów do niej. W ogóle mów do niej. Mówię, o co chodzi? A ona mówi, mój mąż ponad 20 lat mówi do mnie, że jestem totalnym zerem. Że niczego nie potrafię zrobić, że nie potrafię niczego dobrać, że nie potrafię ubrać sobie dobrać. I ona w ogóle i spowiada mi się przy tych listwach. W ogóle wiesz, mówię, dobrze, mówię, niech pani posłucha, położę teraz na panią ręce, zgoda? I mówię, zgromię demoniczne siły przekleństwa. I zgromiłem demoniczne siły przekleństwa i przyprowadziłem ją tam do Jezusa. I mówię do niej tak, a teraz wrócisz do domu, mówię i posłuchaj, pójdziesz do tego męża, staniesz naprzeciwko niego i powiesz mu, posłuchaj, chamie. Jestem najlepsza. Mówię, z to listwo staniesz. Mówię, jestem najlepsza. Wybieram najlepsze listwy. Tak? I nigdy więcej nie powiesz do mnie. A ona w ogóle czego? A ona jasna się robiła. Ona jaśniała w oczach. I mówię, nigdy nie powiesz więcej do mnie, że niczego nie umiem, bo dam życie Jezusu. A ona była pod przekleństwem. Wiecie, jak ona wyglądała? Jak półtora nieszczęścia. Ona miała około 40 lat, a wyglądała przed ciebie, jakby miała 68, albo 70, albo nie wiem ile. A z tym to miała taki przed ciebie, jak z epoki brązu. I ona stała taka. Kobieta. Przeklęta była. Mąż ją przeklął. Następne to są przekleństwa rzucane na samych siebie. Udowodniono, że większość chorób kobiecych jest związane z tym, że młode dziewczyny, kiedy miały pierwszy okres, nie zostały prawidłowo poinformowane, otoczone miłosną opieką rodziców, tak? I przeklęły swoje drogi rodne. Same sobie kobiety poprzeklinały. Jajniki, macice, one się wstydziły tego, co miały. To było w bardzo trudnych sytuacjach, co się u nich zdarzało. Często dostawały gdzieś miesiączki na ulicy, gdzieś tam idzie, nikt nie umiał im tego wyjaśnić. Wyśmiano ich jeszcze w tym wszystkim. Rozumiecie, o co chodzi? Przekleił się. Powiedziały, ja nie chcę tego mieć, my nie chcemy tego mieć. To jest złe. I się zaczyna maszyna. Rzucanie przekleństw na samego siebie. Mówienie o sobie, jakim jestem marnym robakiem, nic nie potrafię, nic nie mogę, jestem głupi, jestem brzydka. Tak? Oglądanie się w lustrze, tu mi brakuje, tam mi brakuje, wiesz, o co chodzi. To jest przeklinanie siebie. A pamiętaj, że największy autorytet do swojego życia masz ty. Czyli najlepiej potrafisz się również przekląć. Przekląć się potrafisz tak, że aż zafurczy. Tak się można przekląć, człowieku, równo. Rozumiesz? Następnie przekleństwa rzucane przez różnorakie sługi diabła. Przez to, że się wchodzi w różnego rodzaju kontakty z ludźmi, którzy są powiązani
z różnymi dziwnymi zjawiskami i się tego nie koryguje. Ludzie mają żaden problem. Mówię, o, poszedłem sobie do wróżki. Ja mówię, pokutowałeś, że byłeś u wróżki? Nie, ja tam u wróżki nie pokutowałem. Ile razy, jak ja uwalniam ludzi, to wyciągamy te rzeczy. Ja byłem u wróżki. Przyszedł mnie, albo przyszedł mnie wróżka, coś tam mnie wróżka zrobiła, a to takie było dziecinne. Ja mówię, dziecinne, spójrz na swoje życie. Przyszła do ciebie jakaś wróżka, tak? I od 40 lat się nie możesz zebrać do kupy. U wróżki byłeś. Albo w talerzyk się bawiliśmy. Wiesz, o co chodzi? Przecież to jest, powiem więcej, jeżeli ty świadomie wchodzisz w różnego rodzaju dziwne kontakty, tak, okultystyczne, nawet na zasadach religijnych, rozumiecie? Ja miałem przykład kiedyś w naszym pierwszym kościele przyszedł facet, bardzo duży człowiek przyszedł, żeby go uwolnić od przekleństwa. Przyjechał kawał Polski. Człowieku w wieku 17 lat poszedł na mszę uzdrawiania wspomnień, którą prowadził jakiś tam, proszę ciebie, ksiądz. I ten ksiądz tak o nim zrobił robotę, że ten chłopak miał pojechane od 17 roku życia do spodu. Nie potrafił nic zrobić ze swoim życiem. Był zawirowany jak byk na lodzie. On mówi, ja w ogóle nie wiem, o co chodzi. Potem jak go uwalnialiśmy, okazało się, że tam pierwsza była babcia. Wyszło, że babcia najpierw na niego rzuciła czar. Ksiądz poprawił, rozumiecie? I chłop się dopiero ogarnął tylko 30 paru lat. Oddał życie Jezusowi, uwolniliśmy go. Szatan nie jest pozbawiony mocy. I słudzy szatana nie są pozbawieni mocy. Nasze górowanie nad diabłem polega na tym, że mamy władzę nad jego mocą. To jest wielka różnica. Bo ludzie mówią, diabeł nie ma mocy. Ja mówię, jak diabeł by nie miał mocy, to by w ogóle nie było problemu. Wiesz co? Okazuje się, że ma moc. On ma moc. Tylko my mamy władzę nad tym. To jest, rozumiesz? My stoimy ponad nim. Jesteśmy w stanie go zdławić, zmiażdżyć. Ale on ma moc. I nie zawaha się jej użyć. Następna rzecz, to są przekleństwa na skutek złych modlitw. Złych modlitw. Cielesnych modlitw. Lękowych modlitw. Ja na przykład bardzo jestem ostrożny w tym, żeby po prostu kogoś o modlitwę poprosić. Ja weź się pomodlę. Mnie często ktoś przychodzi, pomodlę się o ciebie. Ja mówię, lepiej nie. Bo będę miał mniej roboty później, wiesz. Ty się o mnie będziesz modlił, ja będę musiał to potem łamać. Po co to potrzebne komu? Nie módl się, ty się zajmij swoimi sprawami. Nie chcę, żebyś mi się modlił. Rozumiesz? Absolutnie. Modlitwy cielesne potrafią narobić więcej bałaganu, niż brak modlitwy. Również przekleństwa przenoszą się przez plotki, przez uwalnianie plotek. Rozumiecie? Często możecie odczuwać na przykład nacisk demoniczny wtedy, kiedy jakaś grupa ludzi, szczególnie wierzących, plotkuje na swój temat. Ty się będziesz czuć, będąc w innym miejscu w ogóle. Będziesz gdzieś, a dwie, trzy, cztery osoby na jakiejś tam grupie domowej właśnie będą ci dupę obrabiać. Oczywiście pod kątem, że to chodzi o modlitwę wstawienniczą. Teraz planujemy, jak się pomodlić o siostrę czy o brata, a najpierw jej dupę obrobimy dobrze. A ty tam gdzieś się zwijasz z bólu przed ciebie, albo cię infekcja zapała, albo coś innego się stało. I nie wiesz, o co chodzi. Następna rzecz to jest przekleństwa, które przychodzą z powodu przynależności do różnych organizacji o charakterze, który stoi kontra prawdzie. Często ludzie pytają, czy ja mogę być w takich grupach, czy w innych. Ja mówię, ale po co? Wyjaśnij mi, dlaczego ty chcesz być w takich grupach? Co ta grupa w ogóle? No po co ta grupa? Po co ta grupa? Co ty tam robisz? Przecież oni są kontra prawdzie. No ale nas łączy wspólny cel. Łowimy pstrągi. Dobrze, możesz być w kółku łowienia pstrągów, jeśli to nie stoi w opozycji do prawdy. Bo jeżeli na przykład macie takie przymierze, wy, członkowie grupy Pstrąg, że co trzecią niedzielę
spotykamy się na mówieniu Pstrąga. I ty dlatego nie przyjdziesz do kościoła, bo ty masz układ z grupą Pstrąg, tak? To ja ci od razu powiem, zerwij ten temat. Zerwij przeklęte przymierze. Tak? Przeklęte przymierze, bo Bóg powiedział, nie opuszczaj wspólnych zebrań. Tam nie jest w adnotacji proszę ciebie, oprócz uczestniczenia w grupie Pstrąg. Prawda? Tam nie ma takiego dopisku. Tak dobrze zauważyłem. Chodzi o to, że musicie zrozumieć, że w ten sposób, że takie są przyczyny, główne przyczyny przekleństw. Są główne przyczyny przekleństw. Wchodzenia pod te przekleństwa. I ostatnia rzecz, czyli wychodzenie z tego wszystkiego. Po pierwsze, z przekleństwa wychodzi się poprzez słuchanie głosu Boga i bycia Mu posłusznym. To jest w ogóle pierwsza rzecz. Tu nie ma inaczej, czyli ja muszę podjąć decyzję, że ja będę słuchał głosu Boga i będę Mu posłuszny. Jak ty nie chcesz żyć pod przekleństwem, to ty musisz taką decyzję w swoim życiu podjąć. I to musi być twoja decyzja. I ty musisz zrozumieć, że tylko ty jesteś tam arbitrem. I tam w ogóle nie ma nikogo, tylko jesteś ty. Nie robisz tego dla Boga, tylko robisz to dla siebie. Pamiętaj. Bo u Boga to masz w porządku. Rozumiesz, co kaman? To masz w porządku u Boga. To, czy ty będziesz żył w sposób przeklęty czy błogosławiony, to nie wpływa na niebo. Na to, że pójdziesz do nieba. Na rozliczenie w niebie, tak, ale nie na niebo. I teraz tak. Żeby wyjść z miejsca przekleństwa, po pierwsze, musisz rozpoznać, że w nim się znalazłeś. Więc jeżeli w wyniku tego, co ja dzisiaj mówię, zaczynają ci się jarzyć jakieś kontrolki, zaczynasz coś widzieć, tak? To zacznij się modlić, żebyś to widział jeszcze wyraźnie. Musisz dotrzeć do istoty z tego problemu, zobaczyć, jak to wygląda, odsłonić to, odsłonić, odsłaniam. Jestem w miejscu przekleństwa. Nie mam, nie ściemiam tematu. Rozpoznaję, ja rozpoznaję taką rzecz, rozpoznaję. Rozpoznaję. Po drugie, to jest pokuta. Musisz realnie podjąć decyzję, że jesteś w błędzie jakimś. Realnie podjąć decyzję, to jest błąd. Ten kontakt jest błędem, ta decyzja jest błędem, moje podejście do rzeczy jest błędem, moja koncepcja jest błędem. Coś, co mnie tu doprowadziło, jest błędem. I ja teraz uznaję błąd za błąd. Nie nazywam dobra złem, a zła dobrem, nazywam błąd błędem. Błąd błędem. Grzech nazywam grzechem. W ogóle bardzo dobra rzecz nazwać grzech grzechem. Bardzo was proszę, miejcie to w ogóle w swojej tak, w codzienności. Nazywam grzech grzechem. Grzech grzechem. Jak się zachowasz jak chab wobec kogoś, to jak przyjdziesz do Boga, to powiedz Panie Boże, się zachowałem jak chab wobec tutaj kolegi takiego czy takiego. Ty nie mów do Pana Boga naokoło. Ty tak powiedz. Rozumiesz? Jak miałeś do kogoś żal, to powiedz, że miałeś żal. Jak chciałeś komuś urwać nogę z kościoła, to powiedz, chciałem urwać nogę. Rozumiesz? Bądź szczery. To jest podstawowy element. Nazwanie grzechu grzechem. Bez ściemy żal. Następnie wyrzeczenie się. Czyli musisz określić, tak, poprzez swoje słowa, że odrzucasz tą rzecz. Ja odrzucam tą rzecz. Ja odrzucam ją od siebie. Odpycham ją od siebie. W ogóle używaj słów. Niech to się nie dzieje w głowie. Niech to idzie w ogóle przez usta. Odrzucam tą rzecz. I następnie musisz przeciwstawić się temu, bo to jest bardzo ważne. To będzie wracać. Koncepcja nieprawidłowa będzie wracać. Na przykład, wpieniam cię.
i masz o mnie złe myśli. Te myśli zaczynają być przez ciebie rozważane. Myślisz sobie w ogóle, nie, to jest idiota, to jednak nie, no, to jest hochsztapler, oszukaniec w ogóle, nie. Zaczynasz myśleć o tym, myśleć, to pracuje w tobie, tak? I teraz, albo w wyniku tego jesteś pod przekleństwem. Jak przede się powiedziałeś, że chcesz, żebym był twoim mentorem, a ty o mnie będziesz źle myślał, to ty sobie sam strzelasz w kolano. To jest strzał w kolano w ogóle dla ciebie. Rozumiesz? Bo to jest jedna z dróg. Czcij rodziców swoich. My nie czcisz mnie. My nie. Bo to, co robisz w środku, to nie jest czczenie. To nie jest. To nie dodawanie czci. Tak? A więc masz, jesteś w tym miejscu, ale dochodzisz do mnie, okej, okay, to jest Boże złe, to mnie wprowadza w złe miejsce, ja jestem w złym miejscu, co teraz robię? Uznaję to za grzech, za błąd, wyznaję ten grzech, odpycham to od siebie, ale pamiętaj, co dalej musisz zrobić? Zacząć się przeciwstawić, bo to zacznie do ciebie wracać. Znowu któregoś dnia powiem coś, co nie będzie grało proszę ciebie z twoimi tokami myślowymi, albo uderzy w jakąś formułę twoje rany, rozumiesz? I znowu to wróci. I znowu to wróci. I znowu będzie pukało i mówi, zacznij o nim źle myśleć. No, przecież wiesz, nie jest tak źle pod tym przekleństwem. Zawsze tam sobie radzisz w innych miejscach. Przecież sobie dobrze radzisz. Tutaj możesz być przeklęty. Gdzie indziej jesteś błogosławiony. Służba nieźle ci idzie. Rozumiem? A to pozwól sobie. Ale musisz się przeciwstawić temu. Przeciwstawić. Tak samo jest z każdą inną dziedziną. Jeżeli widzisz biedę w swoim życiu, widzisz biedę i widzisz na przykład, że bieda, ona jest wynikiem tego, że w dzieciństwie nakładziono ci do głowy takich rzeczy, że ty musisz skromnie żyć. Wiesz. Żyj tak, jakby nigdy nic. Tak? Jakby nigdy nic żyj. Tak wiesz. Nie za bardzo. No to ty już musisz mieć świadomość, bo ty teraz mówię, że zostało rzucone przekleństwo na ciebie. Wychowałeś się w tym, stało się to częścią twojego charakteru i teraz ty masz takie małe myśli o sobie. Jak się mówi w kościele o tym, żeby rozwijać się finansowo, to ty siedzisz tam. Myślisz, to nie do mnie jest, to nie, to ja nie mam takiego powołania. Ja nie wiem, jakie masz powołanie. Wiem jedno, że jak klepiesz biedę, okej, okay, to nie mówmy o twoim powołaniu. Pomówmy o twojej biedzie. Pomówmy o tym, że otwierasz lodówki, a tam pikwin siedzi. Mówi dzień dobry. Taki, rozumiesz, o tym powiedzmy. O takim fakcie. O tym mówmy. Oczywiście. Ja nie mówię o tym, że ktoś do czegoś dochodzi, gdzieś zdobywa swój kanał, są okresy w życiu różne, ale jeżeli cyklicznie widzisz, siedzę w biedzie i teraz dochodzę do tego, dlatego siedzę w tej biedzie, bo w takiej małości zostałem wychowany, to znaczy, że ja się muszę teraz od tego odciąć, uznaję to za grzech, odrzucam to od siebie i teraz o co chodzi? Musisz się znowu przeciwstawić, przecież myśli o małości będą cały czas cię atakować. Podejdzie do ciebie ktoś z kościoła i zaproponuje ci, proszę ciebie, jakąś formę rozwoju, a ty... Co mu powiesz? To co zwykle. A powiem na ewangelizacji. A ktoś powie, ale ja nie mówię o tobie, że ty byłeś na ewangelizacji, tylko chciałem zapytać, czy pomóc ci w ogóle podnieść się finansowo, wiesz? Okazało się, że ty nie chcesz rozmawiać nawet o tym. Szybciutko w ogóle zatkasz to czymś innym. Chcę, żebyście rozumieli, że te rzeczy, że im trzeba potem przeciwstawić, bo to będzie wracać. Przekleństwo chce wracać. Jest jak czarna ręka, która chce nas chwytać i wciągać z powrotem w kanał. Ona tak chce robić. Cały czas. Jak wygląda proces uwalniania? Jeżeli te cztery rzeczy realnie zrobiłeś, to teraz robisz proste ruchy. Po pierwsze, decydujesz, że twoja wiara będzie się opierać na Bożym Słowie. Przestań kombinować teraz, bardzo cię proszę już w tym momencie. Jeżeli ty
rozpoznałeś, pokutowałeś, wyrzekłeś się i jesteś w procesie przeciwstawiania, czyli podjąłeś walkę, tak, przeciwko diabłu, uderzasz w niego, to teraz rozpoczyna się proces uwolnienia. I proces uwolnienia rozpoczyna się od klarowania twojego funkcjonowania duchowego. Po pierwsze, twoja wiara musi opierać się na Bożym Słowie. Czyli twoja wiara nie opiera się na żadnych brzonkach. Więc, jeżeli Chrystus stał się ubogi, aby bogactwem Jego był ubogacony, tak? To teraz to jest moja rękojmia. Moją rękojmią nie jest to, że nie mam wykształcenia. Moją rękojmią nie jest to, że miałem przekleństwa rzucane na mnie. Moją rękojmią nie jest to, że moja rodzina do niczego nie doszła i nie zostawiła mi spuścizny. Moją rękojmią jest to, że Chrystus stał się ubogi, abym bogactwem Jego był ubogacony. Amen. I zaczynam jechać. Początek. Wiarę opieramy na Bożych obietnicach. Proszę, nie kombinuj nic więcej. Żadnych głębokich objawień, proszę. Nie w tym stanie. Potem tak. To tak jak w medycynie. Najpierw się studia, potem rozspecjalizacja. Rozumiesz? Niech to w ogóle leci po normalnej linii. Po drugie. Wyznanie wiary w Chrystusa. Ja wam powiem teraz coś, co jest sloganem. Wyznanie wiary w Chrystusa to jest coś, z czym się chrześcijanie powinni przeprosić w dzisiejszych czasach. Nie wiem, ilu z was, jak tu siedzicie, macie taką manierę, że wyznajecie waszą wiarę w Chrystusa. Ja taką manierę posiadam. Wygląda to w ten sposób, że ja dzień w dzień ogłaszam prawdę związaną z moim odrodzeniem duchowym, ofiarą Jezusa, ja to proklamuję. Ja mówię, Chrystus za mnie umarł, jestem zbawiony, idę do nieba. Krwią Jezusa zostałem obmyty. Diabeł nie posiada nade mną żadnej władzy. To jest moje codzienne wyznanie od lat. Ja wyznaję moją wiarę w Chrystusa. Cały czas. Ktoś mówi, czemu robisz to codziennie? A ja mówię, a ty codziennie oddychasz, czy nie? Czy masz taki moduł, że sobie raz w życiu odetchnąłeś, a potem już nie. Nie masz? Oddychasz cały czas. Cholera z tą łaską, co? Jednak w łasce oddychać trzeba. Nie? To jest jak oddech. Wyznanie wiary w Chrystusa, wyznawanie wiary w Chrystusa jest jak oddech. Oddech chrześcijanina. Oddech. Czy wy w ogóle wiecie, że codziennie, kilka razy dziennie, tak? W muzułmańskich meczetach wychodzi jakiś cham niemyty, rozumiesz? I krzyczy Allah Abdara. Tak? Dzień w dzień od setek lat. Ale chrześcijanie nie wyznają swojej wiary w Chrystusa. Dlaczego mieliby wyznawać? Przecież są zbawieni i idą do nieba. To, że jesteś zbawiony i idziesz do nieba, to jest fakt. Ale jeżeli nie będziesz wyznawał swojej wiary w Chrystusa, tak? To diabeł nie będzie się ciebie bał. On się musi ciebie bać! Diabeł musi się bać! Kiedy ty zestawisz swoją nogę z łóżka, rozumiesz? To on musi być w panice. Wstał. Wstał. Rozumiesz? Piątka, dziewiątka od razu po różnych demonach. Jest. Obudził się, ciężko wcześniej. Sięga po Biblię, niedobrze. Tak musi wyglądać to. Wyznanie wiary. Wyznanie wiary. Trzeci warunek to twoje postanowienie, że chcesz trwać w posłuszeństwie. Bez względu na wszystko. Musisz powiedzieć, ja będę posłuszny. Żeby się krew lał. Ja będę posłuszny mojej wierze w Słowo. Jeżeli tak mówi Słowo, to tak mówi Słowo. Moja wiara w Słowo jest dla mnie rzeczą najważniejszą. Będę posłuszny temu. Będę posłuszny. Czwarty warunek to wyznanie wszystkich
znanych Ci błędów, które pokaże Ci Duch Święty na obecną chwilę. Jeżeli pokaże Ci Duch Święty, weź Duch Święty, pokaż mi wszystkie błędy, które stoją na drodze mojego rozwoju. Tak? To On Ci je pokaże. On Ci pokaże złe kontakty, On Ci pokaże złe toki myślowe, On Ci pokaże złe programy telewizyjne, On Ci pokaże w ogóle złe książki, On Ci pokaże wszystko, wszystko, co będziesz chciał. Tylko Go zapytaj. I tylko chciej Go posłuchać. On Ci wszystko pokaże. Weźmiesz kartkę papieru, nie należysz pisać. On Ci pokaże Twoje słowa, które uwalniasz, Twoje koncepcje, Twoje podejście do ludzi w pracy. Rozumiesz, o co chodzi? On Ci wszystko pokaże. Nie ma problemu. O człowieku, on jest lepszy niż rentgen. I co dalej? I odetnij się od wszystkiego, co Cię łączyło z Twoimi poprzednimi pokoleniami. Od wszystkiego. Od dobrego i od złego. Ja niektórym z Was mówiłem, ja pojechałem na cmentarz, szedłem na grób mojego dziadka, odciąłem się od jednej rodziny, od jednego skrzydła Romanowów. Poszedłem na grób mojego ojca, wlazłem, odciąłem się od drugiego skrzydła Romanowów, człowiek mówi, koniec. Nie mam w sobie nic z rodziny Kamińskich, nie mam w sobie nic z rodziny Piotrowskich, nazwisko się zmieniłem na Ceroński, wziąłem od Agaty. Koniec, mówię. Krew mam Chrystusową. Płynie we mnie krew Chrystusa. Nie płynie krew Kamińskich, nie płynie krew Piotrowskich. Ja nie mam takiej krwi. Ostatnio do mnie kuzyn napisał, skoro tak piszesz, to powinieneś zadbać o grób ojca. Ja mówię i bardzo dobrze mówię, bo tam, chociaż tam w dobrym stanie ten grób w ogóle, to tam jakieś tam, może wyrosła roślinica nieduża gdzieś, ale... Ale mówię, no bardzo dobrze mówię, ja jestem, mówię, mój ojciec jest w niebie. Mój ojciec jest w niebie. No strasznie zmarkotniał człowiek. Rozumiesz? Ale ja naprawdę tak to rozumiem. Ja jestem odcięty. Nikt z mojej rodziny fizycznej nie ma na mnie żadnego wpływu. Ja się odciąłem od wszystkiego. W mojej rodzinie były samobójstwa, w mojej rodzinie były różnego rodzaju nałogi. Rozumiecie? Różne rzeczy były, ale nie ma z nim nic wspólnego. Ja nie jestem Piotrowski, ja nie jestem Kamiński, ja jestem Chrystusowy. Mój ojciec w niebie, tak? On nigdy mnie nie złorzeczył, on nigdy nie pił. Rozumiecie? On nigdy mnie nie poniżył. Nigdy. Moja duchowa rodzina nigdy mnie nie skrzywdziła. A więc trzeba się od tego odciąć. Aktem wiary poprzez wyznanie. Często poprzedzone objawieniem Ducha Świętego, gdzie na kartce masz wypisane: odetnij się od ciotki, odetnij się od wujka z dziśka, odetnij się od tego, odetnij się od tego. I się odcinaj. Raz za porządnie. Rozumiecie, o co chodzi? Nie 1000 razy, jak to niektórzy robią. Raz a porządnie to zrób. Następnie kolejna rzecz, Duchu Święty, do kogo mam żal? Następna kartka może być zapisana. Się okaże, że może niekoniecznie nie masz do nikogo żalu. Jak On Ci będzie to pokazywał, to pisz, aż będzie furczał długopis. Bo może masz żal. Co zrobisz, jak to wypiszesz? Przebaczysz wszystkim. Przebaczysz imiennie. Imiennie, z imienia, z nazwiska. Przebaczam, odpuszczam. Co? To. Odpuszczam żonie, odpuszczam mężowi, odpuszczam matce, odpuszczam ojcu, odpuszczam dzieciom, odpuszczam Cerońskiemu, odpuszczam. Rozumiecie? Przebaczam, nie mam nic do człowieka. Więc przebaczenie. Następny warunek to wyrzeczenie się wszelkich kontaktów z osobami uprawiającymi okultyzm lub jakiekolwiek inne formy wpływu, negatywnego wpływu na nas. Odcięcie się. Wyrzeczenie się. To czasami kosztuje zerwanie relacji, wyjście spod przekleństwa. Rozumiecie? Czasami to jest zerwanie relacji. To jest w ogóle zerwanie.
Trzeba wyjść. I ostatnia rzecz to ogłoszenie swojego uwolnienia. Od każdej formy przekleństwa, którą się namierzyło. Jestem wolny od biedy. Jestem wolny od chorób. Jestem wolny od odrzucenia. Rozumiecie? I cały system proklamacji. Często jeszcze przez pewne okresy czasu będziesz wychodził z tych problemów w sposób fizyczny. Rozumiesz? Jeszcze praca nie będzie taka, jakbyś chciał. Jeszcze biznes nie będzie powstawał, może nawet jeszcze nie będzie pomysłu na biznes. A więc, ale ty będziesz wyznawał, że jesteś wolny. Jeszcze organizm nie będzie taki mocny, dopiero będzie wychodził z różnych rzeczy. Ale będziesz ogłaszał swoje wyzwolenie, bo jaki jesteś? Błogosławiony, a nie przeklęty. Co jest twoją konstytucją? Niebo. Gdzie jest ustawa o błogosławieństwie? A więc wyznajesz swoje błogosławieństwo. Wyznajesz. Ja bym chciał, żebyśmy się mogli modlić teraz. Ale zanim będziemy się modlili o poszczególne osoby z Was, bo może będą osoby wśród Was takie, które będą chciały wyjść do modlitwy, żeby na nich położyć ręce, żeby wspólną wiarą uwolnić moc do złamania różnych form przekleństwa, bo może będziesz uważał, że potrzebujesz czegoś takiego, to tak zrobimy. Ale zanim to zrobimy, chciałbym, żebyśmy wszyscy, oczywiście ci, którzy namierzyliście w swoim życiu takie rzeczy, już teraz pomodlili się wspólną modlitwą i złamali w tej modlitwie każde przekleństwo, w które się władowaliśmy w życiu. Usiądźmy do Przemek, możecie tam wejść na tą scenę i coś zagrać. Jeżeli podczas tej modlitwy będziesz potrzebował konkretne rzeczy wyznawać sobie, to sobie je wyznawaj. Może Duch Święty ci już będzie pokazywał pewne formuły błędów, poglądów złych, grzesznych jakichś rzeczy. Może będą to ludzie, których sobie poprzepraszasz pod nosem, to zrób. Zrób to. Być może Duch Święty cię będzie później prowadził do tego, żebyś z tymi ludźmi się spotkał, bo też tak może być. Częstokroć złamanie przekleństwa jest związane z tym, że zostaniesz poprowadzony do pójścia do jakiegoś człowieka. Powiedzenia mu o czymś. Też tak może być. Ale to już jest twoja sprawa z Bogiem. Stanie, proszę. Pomódlmy się tak. Powiedzmy, Panie Jezu Chryste, wierzę, że jesteś Synem Bożym, jedyną drogą ku Bogu. Wierzę, że umarłeś za mnie na krzyżu, że przebaczyłeś mi grzech. Wierzę, że wstałeś z martwych. Wierzę, że tam na krzyżu stałeś się przekleństwem, aby mnie uwolnić od przekleństwa. Ja bym był błogosławiony. Panie Jezu, ufam Twojemu miłosierdziu. Ufam, że odpuściłeś moje winy. Postanawiam od tej chwili, mocą Twojej łaski, że będę Cię zawsze naśladował i słuchał. Wierzę, że nie mam żadnych grzechów. Odcinam się teraz od grzechów popełnionych przez moich przodków. Odrzucam i odpycham przekleństwo pokoleniowe. Przez imię Jezus wymazuję każdy ślad
grzechów moich przodków z mojego życia. Nie mam z tym nic wspólnego. Krew Jezusa obmyła mnie i oddzieliła od nich. Jeśli ktoś mnie kiedyś skrzywdził lub obraził, przebaczam mu teraz. Tak jak Bóg mi przebaczył. Wyrzekam się wszelkiego kontaktu z diabłem, wszelkich diabelskich praktyk, wszelkich związków, które są sprzeczne z prawdami Bożymi w Chrystusie Jezusie. Jeżeli posiadam jakieś przedmioty mające coś wspólnego z diabłem lub jego działaniem, decyduję się je zniszczyć. Pokaż mi je, Duchu Święty. Pokaż mi wszystko, co stoi na drodze odejścia od przekleństwa. Ogłaszam w imieniu Jezusa, że mam władzę jako dziecko Boże uwolnienia się od wszelkiego przekleństwa, które zaistniało w moim życiu. W imieniu Jezusa. Amen. Ojcze, uwielbiamy Ciebie. Wywyższamy Twoje imię. Jeżeli coś Ci będzie Duch Święty pokazywał, to po prostu sobie to zrób teraz. Być może ludzie, może przedmioty, może sytuacje, może poglądy, nie wiem. Bądź w tym czujny. Duchu Święty, Ty, który jesteś, Ty, który wpływasz na ludzi. Ja wywyższam Ciebie teraz. Ja dziękuję Ci, że Ty objawiasz ludziom głębie różnego rodzaju problemów i Ty pokazujesz, w jaki sposób z nich wychodzić. Dziękuję Ci, Duchu Święty, za każdą wizję i każde objawienie, które powstaje w ludziach, za każde przekonanie. Dziękuję Ci, Duchu Święty, teraz. Uwielbiam Cię, Duchu Święty. Dziękuję Ci, Duchu Święty. Dziękuję Ci, Duchu Święty, Ty, który wpływasz na ludzkie umysły teraz. Dziękuję Ci, Duchu Święty. Uwielbiam Cię. Makata sara lada savana masaka telerehe. Neka para lada sayara lada para lada sera line verese. Holy glory to the praise that the Lord that the Jesus that the praise. Yeshua the name of our Lord that the kid that the second that the Jesus Christ. Yeshua the name of the Jesus.